Dzięki za przyjście. Dzisiaj jest mój pierwszy wykład z tej serii. Jeszcze parę razy się zobaczymy w tym semestrze, zresztą to pokażę. Mam takie pytanie na początek. Ile z Was było na złości i widziało mój wykład? Widziałem parę osób, parę twarzy, widzę znajomych. Dobra, czyli początek jakby, mam na początku prezentacji jakby wprowadzenie siebie i skąd jestem. Mówiłem to na złości, jakby wszyscy byli tam, to mógłbym to pominąć, ale skoro nie wszyscy byli tam, to parę osób się może ci rękę wynudzi na pierwszych paru slajdach, ale powiem to jeszcze raz. No dobra, skąd ja się tu wziąłem? Ja nazywam się Karol Kudała. Na co dzień pracuję w firmie Micro. Swego czasu zdarzyło mi się pracować na uczelni dawno temu na Politechnice w Poznaniu, ale to już tak 10 lat tam nie pracuję. Chyba nawet więcej tak naprawdę. W Antwerpie jestem tak naprawdę szefuję działowi software'owemu, czyli tak naprawdę całej takiej dużej grupie ludzi, którzy robią software od bardzo, bardzo niskiego poziomu, czyli dosłownie nawet od projektowania układów, na których się wykonuje, przez oczywiście wszystkie systemy operacyjne, drivery, tego typu rzeczy, przez jakiś middleware, aż do softu, który na tym wszystkim działa na górze, nie? Czyli dosłownie taki full stack, ale od chipu do strony internetowej, która na tym wszystkim działa. Dobra, teraz parę słów o tym, jak będzie wyglądać ten kurs. Ale jest podział na rzeczy, które się kapnęliście, nie? Bo wystawiłem jakieś zajęcia poprzednio. Dzisiaj też będą po tym wykładzie. Podzieliliśmy je tak trochę, że ja będę mówił dużo bardziej o tym, jak te drivery pisać i jakie są problemy z tym wszystkim związane, jak ten kod pisać. Tak, zapiszemy sobie oczywiście trochę takiego kodu na zajęcia. Ta seria 14 spotkań, 15 spotkań jest podzielona tak może na dwie części. Tak? Jest część wykładowa, czyli tak dzisiaj mamy wykład i za tydzień mamy laborki, czy to jak się nazywa pracownia tutejszej nomenklatury. Na pracowni oczywiście będziemy drivery pisać, będziemy budować sobie te rzeczy, będziemy je uruchamiać i zobaczymy sobie, jak to wszystko działa. Gdzie wybucha, jak naprawić problemy. Nie? Teraz na pracowni oczywiście będą potrzebne jakieś komputery. Z tego co wiem, no możecie przyjść albo z laptopami, albo będziemy musieli skołować jakąś salę, gdzie to będzie, ale obstawiam, że jeżeli macie jakieś laptopy, to najprościej będzie tak. Te komputery muszą mieć jakiegoś Linuxa. Najprościej. Teoretycznie w WSL, jeśli macie Windowsy, się da, ale nie polecam. To już lepiej mieć, jeśli macie Windowsy, to sobie jakąś maszynę wirtualną postawić z Linuxem, żeby to wszystko działało. A na Maca jest? Pewnie też. W sensie wystarczy, czy wirtualkę? Znaczy tak, Linux, o którym już powiem, będzie działał na macOSie, to bez problemu. Przyznam, że nigdy nie kompilowałem kernela Linuxa na Macu. Więc można zobaczyć oczywiście przed zajęciami, czy działa. Zresztą jedno z zadań dzisiaj, jak przed nas zajęciami, to jest skompilować kernel. Skompilujesz, spokojnie, nie ma problemu. Nie? Będzie tylko instrukcja, żeby to tam zrobić, nie od razu. Tak, oczywiście. Ja zresztą mam nawet na tych slajdach, te slajdy wrzucę do tego systemu. To nie jest Canva w tym roku, to jest SCOS. Tak. Więc do SCOS-a wrzucę oczywiście to, tam jest to napisane, jak to zrobić. I teraz też na końcu tych zajęć, na przykład dzisiejszych, jest lista zadań do zrobienia. One będą potrzebne na następne zajęcia, te takie praktyczne. Nie? W sensie, no, na przykład zadanie na dzisiaj to jest ściągnij sobie kernel, zbuduj go, odpal, ściągnij, albo zbuduj, albo weź spaczek Linoda, odpal i tak dalej, bo na następnych zajęciach będziemy pisać driver i go oczywiście uruchamiać, więc wypadałoby wcześniej umieć skompilować kernel, na przykład wszystko uruchomić. Więc te zadania są, akurat na dzisiejsze są dość proste, wystarczy polecić po instrukcjami. Oczywiście wyjdą wszystkie smaczki typu brakuje mi zależności, brakuje mi mój komputer stęka, jak kompiluje kernel, więc wtedy można spróbować, nie wiem, schować na zdaną maszynę, na zdanej maszynie pracować, tak się i tak, nie? Dobra, parę słów jeszcze o tym, skąd ja się wziąłem. Tak jak mówiłem, jestem z OnMicro. OnMicro to jest firma, która już chwilkę istnieje, zaczęliśmy w 2009. I to, co my robimy, to tak naprawdę technologia, tak to nowa technologia, że tak to takim buzzwordem nazwę. Ale pracujemy w bardzo software'owym stylu. Nie? Wszystko jest test-driven, wszystko
repozytoriach, wszystko, wszystko w taki sposób, jak generalnie software się robi, nawet jeżeli robimy huby, nawet jeżeli robimy te części FPGowe, czy chipowe, czy PCP-ki, to wszystko jest w taki softwareowy sposób robione. I to jest bardzo istotne. My mocno używamy open source i mocno kontrybujemy do open source projektu z powrotem. Jeśli chodzi o kontrybucję, to jesteśmy członkami kilku takich organizacji, które są dość znane. Linux Foundation to pewnie znacie, to jest dość znana organizacja. Zephyr to jest wewnątrz Linux Foundation organizacja, która opiekuje się systemem czasu rzeczywistego generalnie, rozwijaniem systemu czasu rzeczywistego Zephyr, który też jest bardzo ciekawy w sumie i dobrze działa. Chips Alliance to też grupa wielu firm, która dąży do tego, żeby zbudować, otworzyć ten cały świat budowania chipów, projektowania elektroniki takiej na poziomie właśnie linii cyfrowej. Risk V już pewnie nazwę słyszeliście, bo mieliście na pierwszym wykładzie, jak to działa. To jest oczywiście zestaw instrukcji, architektura procesora, która nowa, oparta, zaproponowana na Berkeley i teraz znajdywana fundacja. My tam właściwie jesteśmy od początku tej fundacji, tworzyliśmy to. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie rzeczy, które robimy, to oczywiście na stronie mamy dużo, dużo projektów rozpisanych z linkami do repozytorium, z jakimiś dokładnym opisem, więc jak chcecie, może to zobaczyć. Tak, to są takie zagadnienia, które robimy. Czyli tak mówiłem, od bardzo nisko poziomowych rzeczy dosłownych projektowania chipów przez jakieś składanie platform, systemy, software na tym wszystkim działający, aż do nawet chmurowych rozwiązań. I tak naprawdę mieszamy to wszystko do kupy, na przykład jakieś systemy chmurowe, które pozwalają budować te rzeczy, nie? W sensie CI, tego typu rzeczy, to jest bardzo przydatne, zwłaszcza, że czasem na przykład routing takiego chipu trwa dosłownie godzinami lub dniami, ale jak się to rozproszy na 100 maszyn, to wychodzi parę godzin na przykład. Tak z kilku dni można zjechać do paru godzin, co już jest może nie takim fajną rzeczą, jak się buduje, nie wiem, Hello World, które po mikrosekundzie jest gotowe, ale dalej jest wtedy jakkolwiek używane. Jesteśmy w Poznaniu, w takim dużym budynku, zaraz przed, to jest dworzec, to właśnie niedaleko dworca. W budynku obok, tym mniejszym, to jest Concordia. Tu we Wrocławiu na Komandorskiej i w tym budynku na Wyspie Słodowej. Jest niedaleko, w sumie to nie wiem, tam. No. Tak. Więc też tutaj i od niedawna w Gdańsku, koło Europejskiego Centrum Solidarności, ten zarazowy budynek to jest Europejskie Centrum Solidarności. I jeszcze jeden slajd taki wprowadzający. Mamy ciągłą rekrutację na staże, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, są staże techniczne i nietechniczne. Jak ktoś jest zainteresowany, to na stronie można znaleźć wszystkie informacje o tym, jak to działa, jak zaaplikować, jak wygląda cały proces, co można na nim robić itd. itd. No dobra, to przejdźmy do może samego wykładu, jakby tej części merytorycznej. Pewnie parę rzeczy powtórzę z tym, co już wiecie, albo co było na pierwszym wykładzie, ale postaram się też trochę dodać już z takich konkretnych rzeczy, które będziemy robić na tych laborach w przyszłym tygodniu. To po pierwsze, zacznijmy od tego, co to jest Linux. Oczywiście Linux to jest tylko i wyłącznie kernel. To jest jądro systemu, to nie jest to wszystko dookoła. Potocznie się oczywiście cały czas nazywa Linuxem. Wiele brzmi się tego skrótu myślowego, jak powiedziałem, że potrzebujecie komputera z Linuxem. Chodzi oczywiście o cały GNU Linux jako taki, tak? Czyli jakąś dystrybucję user space i kernel, ale jakby Linux to jest tylko i wyłącznie kernel. Reszta to są rzeczy już w user space. Co jest fajne w nim, to jest to, że jest faktycznie napisane w taki sposób, że łatwo go sportować na inne architektury czy na inne sprzęty, łatwo go używać na wielu różnych urządzeniach. Przez to zdobyło ogromną popularność, jest właściwie wszędzie, wszystkie telefony, chyba że macie iOS-a, Apple'a telefon, no to wtedy nie macie tam pewnie kernela Linuxa, ale generalnie macie Androidy, to tam jest oczywiście Linux, nie? Android to jest dystrybucja Linuxa, tak naprawdę. Jeśli macie Windows Phone, no to jest mi przykro. Co jeszcze? Sam kernel jest licencjonowany na takiej licencji GPL. Nie wiem, czy mieliście jakieś przedmioty z licencjami, tego zazwyczaj brakuje na uczelniach. Co warto wiedzieć o GPL-u? GPL to jest, w ogóle sama GPL to jest bardzo stara licencja, wymyślona jako jedna z tych pierwszych licencji open source'owych. Ona mówi o tym, że jeżeli się z tym zlinkujemy w jakikolwiek sposób z kodem GPL-owym, to nasz kod staje się GPL-owy. To jest to, co on mówi. Ale wiele osób
myśli o GPL-u w taki sposób, że jak dopisałem coś GPL-owego, muszę to udostępnić. To nie jest prawda, tego nie mówi licencja. Licencja mówi, dostarczyłem jakąś binarkę, ta binarka jest na GPL-u, w sensie zbudowany kod, zlinkowany już, gotowy do użycia. Dostarczyłem coś takiego i ktoś poprosi o kod, jestem zobowiązany taki kod dostarczyć. I co śmieszne, licencja nie precyzuje, w jaki sposób można to wykuć na kamiennych tablicach i dostarczyć. Także i to spełnia licencję, żeby nie było, nie? Także tak to działa. Ale GPL nie oznacza, że automatycznie coś się staje otwarte. GPL oznacza tylko i wyłącznie to, że ktoś poprosi o kod, to się staje otwarte. I to często ludzie mylą. Co jeszcze? Ale ten kod, który jeśli poprosimy o kod, to on musi, może być w dowolnym formacie, ale musi być zdatny do odczytu przez ludzi. Tak, coś takiego. No. Nie mogą zaszyfrować i powiedzieć, że to jest kod, który prosiliście. Zaszyfrowany kod to jest też trochę binarka, nie? W sumie koniec końców, więc znowu można poprosić o kod źródłowy tego wszystkiego. Nie? Więc to musi być kod źródłowy, z którego można odtworzyć ten, to, co dostaliśmy za pierwszym razem, nie? Czyli tą binarkę. To, tak dokładnie to mówi. Czyli ja jeśli dobrze rozumiem, tak, to na przykład taki Google mógłby sobie wziąć Linuxa, zrobić jego dowolną inną nie wiem czy dystrybucji, ale jakąś modyfikację, to dlatego, że się dotknęło, to będzie to na GPL-u i nikomu nie będzie to mnie. A jeżeli ja przyjdę z jakiegoś z powietrza, wyczaruję, że oni to zrobili, tak, to mogę ich poprosić i oni muszą dać. No tak, tak są zobowiązani. Oczywiście. W sensie na własny użytek, jak się tego nigdzie nie udostępnia i nigdzie tego nie używają, to chyba nie muszą ci tego dać. Nie, wtedy nie zachodzi licencja. Wtedy nie ma tego aktu dostarczenia jakąś binarki. Ale jeżeli dostaniesz binarkę i nie możesz znaleźć źródeł, to absolutnie można prawo zapytać tego. Tak mówi jakby prawo. Oczywiście rzeczywistość jest taka, jak zapytasz, możesz nie dostać, bo się po prostu ktoś się zleje. Nie? Znaczy, taki Google pewnie nie akurat, bo takie duże firmy to już dbają o to, żeby rzeczy były tak trzeba, ale zapytasz, masz jakieś chińskie firmy, która ci dostarczyła router komórkowy, no możliwe, że nie doczekać. Od razu wtedy dobrze w CC dać Free Software Foundation i bo oni się generalnie tym zajmują, nie? Mają też sta prawników, ale tak czy siak, chińskie regulacje prawne niespecjalnie się dbają do... W teorii tak, tak to działa. Dokładnie taki zamiar GPL-a, nie? Znaczy, że tak to działa. I oczywiście GPL działa też, cokolwiek zlinkuje z GPL-a, nie? Więc jeżeli weźmiesz liba GPL-owego, cokolwiek zlinkujesz, nawet dynamicznie, i kod jest GPL-em. Jest od pewna odmiana od GPL-a LGPL, na przykład libc jest LGPL-em i wiele różnych takich bibliotek jest LGPL-em, które mówi, kod biblioteki jest, jak tam coś dodasz, musisz też nie korzystać na GPL-u, ale cokolwiek zlinkowane już nie? Także na przykład można się linkować z libc i zarazić do kodu GPL-a, nie? Inaczej to by było po prostu, nie dałoby się tego zrobić. No jeżeli chcecie popatrzeć na źródła, to możecie ściągnąć z tych dwóch głównych, w sensie z kernela, to jest główne miejsce pobierania, naprawdę mniej innego tego kernela. Tam możecie pobrać paczki, albo to są też linki do Gita, możecie sobie sklonować ten kod. Jest też Mirror u Torvaldsa, to jest twórca kernela oryginalny, minus Torvalds, stąd nazwa zresztą Linuxa. U Torvaldsa na GitHubie jest też Mirror tego wszystkiego, więc możecie sobie to ściągnąć. Teraz to nie jest tak, że z tych dwóch, ten kod jest ten sam, czyli powiedzmy na kernel.org wszystko będzie wam działać. Jeżeli macie jakieś sprzęciki, na przykład wasze telefony na 100% nie lecą na najnowym kernelu, to są jakieś modyfikacje producentów, bardzo, bardzo często konkretnie pod tą wersję, czyli dodane nowe drivery, dodane jakieś funkcjonalności optymalizacji albo wręcz haki, żeby działało. Więc to nie jest tak idealnie, żeby skoleć na nowym kernelu. Mało tego, większość dystrybucji Linuxa, tych takich głównych, Debian, Ubuntu, Arch, Linux i tak dalej, one też nie lecą na mainline'owym. One lecą na jakichś swoich modyfikacjach. Często też są tam właśnie różnego rodzaju ładnie nazywane haki, w sensie quirky, wszystko hakami, tylko ładnie nazwanymi, żeby pewien zestaw softu, który jest w paczkach później działał. Nie? Także to też, tylko że dystrybucje już to publikują. Gentle, jak dobrze pamiętam, leci zwyczaj na Vanilla Kernelu, nie? W sensie tym kernelowym. Żeby nie było, możecie sobie zawsze ściągnąć Vanilla Kernel i dystrybucję odpalić i pewnie większość będzie działać. Znaczy większość rzeczy będzie działać, oczywiście możecie trafić pewne bugi, których nie przewidzieliście.
tak czy inaczej mógłbym na telefonie zainstalować to jądro i on nie będzie obsługiwać większości rzeczy oczywiście, ale będzie działać. Akurat na telefonie może wyjść tak, że się po prostu nie wstanie. Okay. W sensie, że się nie zbutuje. To dlatego, że często potrzeby, w sensie te chipy, które są w telefonach, one często mają jakieś różnego rodzaju, ja będę gdzieś pokazywał na taki sposób butowania, ale mają różnego rodzaju dziwne butowania. Na przykład słyszeliście pewnie wszystko o Raspberry Pi. Raspberry Pi od pierwszego do chyba tego ostatniego też, nie gwarantuję, że ostatni tak się samo się butuje, ale wszystkie ostatnie tak były. Tego razu zaczyna budowanie karty graficznej. Karta graficzna staje pierwsza i kod na GPU dopiero odpala resztę. I ten kod na GPU jest tajny na przykład. Ja w sensie to już jest proprietary kod jakiejś budowy rezerwowego poziomu. Na czwórce już jest normalnie. Tak? Tak, tak. Już procesor tam buduje. No to tyle dobrze. Ale w każdym razie tam jest dużo takich właśnie rzeczy, że coś jest zamknięte, że albo nie wiem, image musi być podpisany w jakiś specjalny sposób. Więc jak skompilujesz sobie ten, to nie wpiszesz, bo jakieś proprietary teraz służą do podpisywania. I tak dalej. Więc tam z telefonami jest dużo gorzej. Nie? W sensie, ale jakieś inne rzeczy, jakieś tam routery i takie rzeczy, to zazwyczaj już są otwierane. Czy producent chciał, czy nie chciał. To takie projekty jak OpenWRT na przykład, nie? To idzie to znaleźć. Dobra, jak działa taki Linuxowy system w ogóle? Nie? W sensie, jak to właściwie wygląda? Tak, to zazwyczaj widzi user. Te rzeczy, to jest to, co widzicie wy jako użytkownicy. Kernela trochę mniej chyba, zaczniecie szukać, ale pod tym wszystkim jest jeszcze hardware. I tak naprawdę całe gadanie z hardwarem zawsze idzie przez kernel. Nie da się pogadać z hardwarem inaczej. Nawet jeżeli mamy jakieś takie triki typu użyjemy takiego specjalnego drivera, który pozwoli nam pisać po dowolnym adresie w całym systemie, tak czy siak używamy tego specjalnego drivera. Nie da się zrobić z user space'a przynajmniej normalny sposób czytania HP. Także to zawsze idzie przez kernel. Dalej, z kernelem komunikujemy się przez system call'e. Tu może być trochę konfuzji z tym, co pokażę na następnym slajdzie, ale wyjaśnię, do czego tu powiedziałem tylko system call'e. System call'e zazwyczaj, w sensie taki user space'owy program używa biblioteki standardowej, żeby to zrobić. Nie? W sensie inaczej byłby mało przenośny. Ale na przykład jak robicie jakiegoś printa, coś takiego w głupim Hello Worldzie, robicie printfa, to koniec końców to się kończy system call. System call na takim niskim poziomie pewnie mieliście już powiedziane, ale tak na szybko, zazwyczaj się kończą tym, to jest wpisanie pod jakiś adres danych do system call do jakiegoś rejestru, numerku system call do drugiego rejestru, adresy z tymi danymi i rzucenie jakimś tam przerwaniem software'owym, tak żeby wrócić do kernela, żeby kernel się kapnął, co ma zrobić. Dlatego zazwyczaj się używa biblioteki standardowej, bo tak jak już powiedziałem, do jakiegoś rejestru wpisujemy coś, do jakiegoś rejestru wpisujemy coś innego, per architektura będzie inaczej. Teraz, żeby kod był tak przenośny, to wypadałoby mieć coś, co to obrapuje. Nie? W sensie wtedy kompilacja, nie wiem, libc na ARMA będzie działać tak, że kernel armowy będzie działał, kompilacja musla na RISC-V, czyli libc na RISC-V będzie działać tak, że RISC-V będzie działać. Oczywiście na tym mamy serię bibliotek, które sobie linkujemy czy ładujemy w locie, albo linkujemy statycznie z aplikacjami i aplikacje, które już robią to, co powinny robić. Więc tak to mniej więcej działa. I teraz. Przerwanie systemowe to chodzi o pułapkę, tak? Tak, tak. Chodzi konkretnie o instrukcję Cisco. Znaczy, Cisco to jest na poziomie systemu operacyjnego. A przerwanie. Nie, jest instrukcja Cisco po prostu. Tak, w zestawie instrukcji, tak. No na koniec końców. Triggeruje po prostu software interakcję. Mam gdzieś w którymś, nie wiem, w trzecim albo czwartym moim wykładzie o interaptach, jak to dokładnie działa, ale widziałem, że ty miałeś coś interaptach. Tak, to znaczy się, no ja używałem określenia pułapki, a nie software interaptu. Ale chodziło po prostu o nomenklaturę, tak? Tak, tak. Znaczy mamy troszeczkę różną nomenklaturę z Karolem, więc tak będzie. Ja będę mówił interapt zazwyczaj, bo tak jest prościej. Później w kodzie się rozeznać, bo ten jest zazwyczaj po angielsku i tam są IEQ i tego typu rzeczy. I pewnie nie oduczę się, nie przestawię sobie głowy w te kilka wykładów, że mówić pułapka, więc pewnie mówię zawsze literat. Ale to jest to samo. Nie chodzi o to, że przerywać pracę, aktualną pracę do stola. Dobra, teraz jak możemy się interesować z kernelem? Powiedziałem o syskolach, nagle, że są tam były tylko syskola, to nagle mamy ileś rzeczy wypisanych. Te rzeczy to już są tak troszeczkę wyżej poziomowe. Koniec końców, czytanie i pisanie do pliku to też są syskole.
tak na takim niskim poziomie, czyli jak zrobicie open w waszym programie w C, to tak naprawdę i tak poleci jakiś syskol pod spodem, który otworzy plik konkretny, który chcemy otworzyć. Wszystkie write'y, lead'y i tak dalej, to tak działa. Nie? Więc to jest tylko rozszerzenie jakby takiej warstwy i abstrakcji troszeczkę nad syskolami. Ale o co chodzi? Syskole są dość proste. W sensie możemy sobie po prostu wprost powiedzieć kernelowi: hej, wyprintuj mi coś, tam to jest na standardowym wyjściu. To trafia oczywiście do jakiegoś bufora w kernelu, kernel już wie, gdzie jest standardowe wyjście w danym kontekście, więc spokojnie to wyświetli tam, gdzie trzeba. Wyśle, nie wiem, do drivera jakiegoś portu szeregowego, czy wróci ten z powrotem do programu, który obsługuje jakiś terminal, czy emuluje jakiś terminal w naszym systemie. To jest taki najprostszy, najniższy poziomowy. Zazwyczaj tego aż tak bardzo nie używamy w naszych jednostkowych apkach. Zazwyczaj, jak już to robimy te rzeczy i nawet ręcznie, jak pracujecie sobie w Linuxie, to używacie karakter block device'ów czy tych systemów, znaczy tych file systemów, pseudo file systemów, które są dostępne. Karakter block device'y to są wszystkie te urządzenia, które standardowo macie w slash dev slash coś. Mówię standardowo, bo można je zrobić gdziekolwiek, ale jakby standardowo lądują tam, w tym samym systemie. Czyli nie wiem, jeśli formatowaliście jakieś dyski, czy montowaliście sobie jakieś dyski, to gdzie macie slash dev slash sd coś, albo slash dev slash nvme coś tam i tego typu rzeczy. Tak samo, jeżeli nie wiem, bawiliście się jakimiś sprzętami mniejszymi, jakąś taką, nie wiem, magistralami typu PHC, też macie to zazwyczaj tam, nie? Plus różnego rodzaju urządzenia, różnego rodzaju pliki tam się znajdują. PseudoFS systemy, no to ProcFS, SFS. SysFS na przykład to jest ten, który standardowo dystrybucję montują slash sys. Czyli nie wiem, jak chcielibyście zblankować sobie ekran na takim niskopoziomowo, to sys class fb, coś takiego, console, coś tam blank, jest gdzieś tam taki plik. Jak zapiszecie do niego 1, to wam się wyłączy ekran, 0 włączy z powrotem. No taki bardzo, bardzo niskopoziomowy rzeczy, w sensie na bardzo, bardzo niskim poziomie. Chodzi o to, że ten plik tak naprawdę koniec końców gdzieś tam, ten zapis oczywiście jest łapany przez API systemu, w sensie kernela i tak naprawdę trafia do pewnego drivera i robi to, co trzeba, nie? Czyli co, to jest tak, że po prostu sterownik zakłada taki katalog, można powiedzieć, czy jakieś drzewo katalogowe. To za chwilę tak? Będę o tym mówił, ale tak generalnie drivery, czy w ogóle różne części kodu, bo to nawet nie są drivery w tym wszystkim. W ProcFS-ie na przykład są, można znaleźć informacje o aktualizujących procesach. Na przykład odpowiadacie sobie topa czy htopa, to on tam dzielnie czyta te wszystkie procesy, wszystkie pliczki, liczy sobie ile czasu to spędzi na procesorze, bo z tych właśnie plików idzie to wyczaić, nie? I to nie są w drivery, nie? W sensie to jest już scheduler systemowy, uzupełnia te informacje i rejestruje te rzeczy, nie? Także to nie są tylko drivery, powiedzmy w SysFS-ie zazwyczaj to są jakieś drivery, w proku niekoniecznie, debugFS używają wszyscy, to jest do debugowania kernela, w sensie jak włączycie w konfigu kernel hacking, to możecie włączyć debugFS i tam sobie pisać różne ciekawe rzeczy i wyciągać różne ciekawe informacje. Środowisko graficzne do wyłączania ekranu używa właśnie tych SysFS-a, czy on ma jakieś inne zazwyczaj? Zależy od co pytasz, na którym levelu środowiska graficznego, bo jeżeli pytasz już na takim poziomie desktop menadżera, to raczej gada z kimś pod sporem, z jakimś Waylandem czy z X-ami. Dopiero Wayland czy X-y będą gadały już z jakimś IOCTL, w sensie jakimś syskolem do kernela. Niekoniecznie oczywiście będą pisać do SFS-a, bo to jest takim bardzo, bardzo niskopoziomowym levelu. Nie? W sensie tego używasz, jak dosłownie nawet nie masz, masz gołe X-y i masz tylko, nawet nie masz akcelerowanej karty graficznej. Nie? W sensie masz zwykły frame buffer, to możesz tego tam użyć. Przy akcelerowanej karcie graficznej pewnie będzie ci niedoleka właśnie to robić. Bo jakaś warstwa wyżej będzie próbowała to robić inaczej. Nie? Tam już jest, trochę wyższy level złożoności, bo w takim w karcie graficznej takiej akcelerowanej, czy już coś, co używa DRM-a, czyli ten Direct Rendering Machine, raczej tworzysz sobie kawałki okien, do których renderujesz, nie przepinasz. Nie? W sensie nie musisz renderować wtedy całego obrazu, mówić kernelowi, tu jest obraz, teraz go wyświetl,
Tylko dosłownie możesz przypisać kawałek okna, nie? I policzyć te zaczystości pod spodem i tak dalej. Nie? Więc tam jest trochę wyższy level złożoności tego wszystkiego i używa się innych, nie powiem ci słowy, których, ale na pewno idzie znaleźć dokumentację. A już sam interfejs okienkowy na końcu, jakiś doskonale, że jakiś, nie wiem, GNOME, KDE, czy i3 nawet, jeżeli jest niższy, to gada raczej z Wojlami, z X-ami, czy jeszcze czymś innym, jeżeli masz coś jeszcze bardziej customowego i jeszcze bardziej niszowego, tak na przykład. Dobra, jedna rzecz tutaj, te character block devices i generalnie to będziemy robić na chyba jeszcze kolejnych zajęciach. Będziemy pisać sobie takie drivery, które takie interfejsy robią. Kojarzą się z to devices, że tak powiem, kojarzy się z tym, że to musi być hardware, nie? Że te dane spadają z jakimś hardware'em, ale realnie nie musi. Nie macie takie rzeczy jak DevNull na przykład, nie? Czy jak DevZero, czy DevRandom, nie? Powiedzmy random akurat trochę hardware'u używa, ale DevUrandom. Teraz tak naprawdę to jest po prostu kawałek kodu w kernelu, który implementuje całe API, żeby to wszystko działało, ale nie na żadnym sprzęcie. DevNull dosłownie implementuje API tylko takie, że jak ktoś otworzy plik, to powie spoko, otworzyłem. Jak ktoś napisze do tego pliku, no to zje te dane, nic z nimi nie zrobi, powie dobra, działa. Już wszystko jest okej. Dlatego możemy do DevNulla przekierowywać różnego rodzaju streamy, nic się nie dzieje. Tak naprawdę właśnie dlatego, że driver po prostu zwraca jako kod błędu, nic się nie stało, jakbym tyle danych, jest spoko, nie? Nic z nimi nie robi. I ostatnia informacja o tym, ten interfejs user kernel jest raczej stabilny. On jest stabilny w takim sensie, że na nowym kernelu stare programy będą działać. Nie? W sensie tam nie są usuwane zazwyczaj, czasem się zdarza, jak chodzi o to, że trzeba, ale zazwyczaj nie są usuwane żadne syskole, żadne pliki, które się tworzą, czy różnego rodzaju ECTL-e, które tam biorą udział, są dodawane nowe. Więc nowe programy mogą działać na starych kernelach. Jeżeli nie ma jakiegoś fallbacku, nie? Jeżeli spróbują coś zrobić, to mogą nie zadziałać na starych kernelach. Na przykład nie wiem, jakiś muzyczny, coś co ogarnia, nie wiem, wejście mikrofonowe, czy wyjście dźwiękowe, czy robi jakiś mixing w ogóle, może nie zadziałać, bo na przykład nowe ECTL-e doszło do sterowania w tym wszystkim. W nowszym kernelu i namiętnie, kiedy używa, więc po prostu nie da się nic z tym zrobić. A to nie powstaje wielki kernel bałagan? Jak tak wszystko od lat, co było lata temu wrzucone, to zostało? Dlatego czasem jednak wylatują, nie? W sensie, ale tak, w sensie to jest problematyczne. Jakby kompatybilność wstecz, to jest pain w ogóle obecnego świata. I jak możemy pogadać o kompatybilności wstecz, to możemy pogadać o x86 na przykład procesora, nie? To jest przepiękny przykład, dlaczego... Jakby usunąć kompatybilność wsteczną, to 20-25% zostało dałoby radę w nowych zaoszczędzić? Nie, nawet więcej, zależy, jak kompatybilność chce usunąć, ale nie taki najstarszy z jeszcze z tymi najstarszymi, pierwszymi pustami, no to pewnie tak, bo jest jakieś takie eksperymenty robione, i to nawet przez Intela chyba, że w jakichś nowych procesorach usunęli część, najstarszej kompatybilności i wtedy zaoszczędzili 1/5 tranzystorów. No, bardzo możliwe. Nie znam dokładnych liczb, ale brzmi jak legitna wartość, więc możliwe, że tak jest. A wtedy nie ruszy też ta kompatybilność, też jakby powoduje takie problemy, że na przykład, że driver od karty graficznej kiedyś nie mieściły się w pamięci, więc karty graficzne przychodziły z kawałkiem kodu, który się wykonywał. To powodowało, że można go wykonać w ogóle, więc można zrobić taki atak typu i wykonać go na levelu takim, że go procesor wykonuje z pytania, więc można zrobić cokolwiek. Więc można było przez kartę graficzną wstrzyknąć kawałek kodu, który się wykonywał jeszcze zanim się wszystko zbudowało. Z takich ciekawostek, nie? Nie żeby było, że nowe procesory są lepsze, tam też są dawne spektry i jak wymyślamy, co ma się wykonać, to nie jest wcale lepiej. Pytanie ode mnie, bo tak rzucałeś to taki termin IOCTL, czy wszyscy wiedzą, co to są IOCTL? No ja mówiłem trochę na systemach operacyjnych, ale ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to są IOCTL. Kto wie, co to są IOCTL? No to jest to wywołanie systemowe takie, które no średnio mi używa generalnie. Czemu średnio? No bo tam jest tak, że te argumenty są takie, że no w sensie to jest taki powiedzmy wielozadaniowy wywołanie systemowe. Takie śmietnisko. Właśnie. No. No tak, ale używane w wielu miejscach, żeby się skomunikować, nie? Że z driverami, z różnego rodzaju rzeczami. No bo teraz wyobraź sobie, że masz
driver na przykład wideo do kamerki, na przykład tą kamerkę jak podłączyłeś tam, na pewno ci się jakoś do video 0, video coś tam, 1 pewnie, bo pewnie masz w lapku, albo video N, bo nie wiem ile w lapku masz, ale tak naprawdę teraz, to jest ten jeden plik. Teraz, żeby czytać dalej z kamery, to takie duże ilości danych, to tak, to po prostu czytamy sobie ten plik, nie? W sensie dosłownie możemy zrobić cut tego czegoś i spoko, ale ta kamera ma jeszcze bardzo dużo ustawień, nie? W sensie potrafi zmienić rozdzielczość, potrafi zmienić włączyć, włączyć audio na przykład, potrafi zrobić wszystkie rzeczy USB-kowe, żeby zresetować się, ale też pewnie kompresję, jakąś tego typu rzeczy. I teraz, żeby zrobić to przez ten sam plik, trzeba by wprowadzić jakiś sposób pisania do tego pliku, ale jakimiś komendami. I driverem musiałby to parsować, nie? W sensie te komendy. Albo może zrobić ECTL. I wtedy ten user space'owy, i te ECTL są jakby standardowe do całej warstwy, na przykład video for Linux, nie? Więc dlatego można sobie połączyć właściwie losową kamerę, byle by spełniała interfejs. Rejestrowała się jako video for Linux device i może odpalić sobie, nie wiem, G-Streamera, Cheeza, czy nie wiem, Google Meet'a i masz tą kamerkę i to wszyscy to widzą. Nie? Google Meet'a w sensie przez przeglądarkę, więc jakiś tam Chrome, Firefox czy takiego ogarnia kamerę. Dlaczego? No bo właśnie ten standardowy interfejs, standardowy zestaw ECTL i gadamy z nim tak, nie? Koniec końców. ECTL-ach podaje się po prostu numer wywołania i jakieś dane do tego wywołania, tak? W ogólności tak, nie? Tam jest taki, będziemy o tym mieli oczywiście, będziemy takie coś też implementować. W ogólności jakiś numerek jednoznaczny dla kontekstu danego drivera, systemu nawet. Tam warto jeszcze wspomnieć, że IOCTL-e w tym numerku mają zakodowane, czy ten IOCTL przesyła dane do jądra, czy wysyła do jądra, czy odbiera z jądra, lub czy robi dwie te rzeczy za jednym zamachem. Tak, może tak, chyba. A to mówię, czemu to jest zakodowane w tym numerku? To jest taki dziwny. To jakaś taka dziwna konwencja, tak? No tak to kiedyś wymyślono, to jest bardzo historyczna rzecz, tak? Zawsze. Oczywiście została, no to została, no bo teraz zmiana tego wybuchła, a wstawiam, że chodziło o to, żeby być po prostu mniej argumenty było wywołane, nie? Że też tego Syskola i to koniec jest Syskol, nie? Też tego Syskola i muszę przekazać tylko dwa kolejne argumenty potencjalnie, nie? W sensie bufor i... No i ten numerek, tak. W którym sobie kodujesz kierunek, kiedy kodujesz sobie numer akcji oraz długość tego argumentu, który przesyłasz, tego buforka. Tam jakieś maski były, prawda? Tak, tak. Jest takie makro, które to robi po prostu. Ale będziemy patrzeć. Tak. Nie jest specjalnie zaawansowany. Czyli dla zasady to wszystko. Obstawiam, że te 20 ileś lat, przepraszam, 30 parę lat temu to miało argumentację techniczną, teraz już jest. Teraz problem jest taki, to jest to co pokazałem tutaj, że interfejs, ten interfejs user kernel zostaje stabilny. Teraz jakbyśmy nagle zmienili, jak ECTL się woła, to wiele rzeczy by wybuchło, nie? W sensie wiele programów po prostu na tym polega. Więc byłby problem. A że to nie zmienia, czy dodaje może kawałek kodu w drivera. Who cares, nie? Więcej było przepisywania w Zerspace niż w driverach, to co? I robienia tego. Zresztą nie było akurat, kernel nie dba specjalnie o to, żeby co się cały, development kernela nie dba specjalnie o to, żeby trzymać API wewnętrzne stabilne. Więc może to powinienem do tym stanie jeszcze powiedzieć, że zewnętrzne jest stabilne, żeby nagle nie trzeba było przepisywać punktka tego Zerspace'a, ale wewnętrzne to dosłownie git pull i nie działa, nie? Jeżeli nie działa jeszcze publika, się nie kompiluje, po prostu wszystko działa, bo to się zmieniło, nie? Czyli jedyne programy, które są przez to, że tak powiem, afektowane, to są drivery? No jakby cały, nie tylko drivery, cały kernel, nie? Czyli też, nie wiem, systemy plików, scheduler, takie rzeczy, nie? Cały API wewnętrzny kernela nie jest stabilny, znaczy, też nie jest tak, że cokolwiek to zmienia, nie? Bo tam jednak jest dość strict proces rewiłowania kodu, ale te zmiany następują. I tak jak się bankniemy o kilka minor wersji, to już nie, major wersji to prawdopodobnie nie będzie działać. Nie? W sensie, jak spróbujesz przenieść driver wideo z wersji, nie wiem, 3.4 na 5.16, to 100% nie będzie działać. No jeszcze ten driver, bo będzie coś o schedulerze. No i wydaje, schedulerem brzmi jak coś
ważnego dla jądra, więc gdybym robił zmianę A w środku jądra, to bym po karu schodził, bo to część jądra. Tak, tak, tak. No, bo wiesz, ale częścią jądra nie jest nasz driver customowy, który robię na zajęciach. Oczywiście, to ten, że tak, dlatego warto skontrybuować pod koniec końców do kernela, do mainline, nie? Bo wtedy każda kolejna zmiana właśnie wewnętrznego API powoduje, że ktoś, jeśli się proponuje, to musi zmienić wszystko, nie? W sensie kernel ma się kompilować i działać na tyle, ile da się go przetestować. Więc jakby mamy trochę za free podbijanie dostępnych wersji. Jeżeli mamy te wszystkie forki, na przykład te telefony, jakieś przyłączenia i tak dalej, to tam już to bicie tego nowszego czasem powoduje, że to jest no, tak. 2000 roboty, nie? Bo co właściwie wybuchło, nie? Dlaczego przestało działać. Próbuję to, jak się nie kompiluje, ale potem dorabiasz, żeby się kompilowało i na przykład brakuje dwóch koli, nie? Bo jak jeden, który był wcześniej, na przykład nie wiem, powiedzmy był call. Sprawdź, jaką możesz to zrobić, to się ustaw. Zostawiasz się na dwa, a sprawdź, jaką możesz. I usta. I wołane jest osobno, w dwóch różnych miejscach i synchronicznie. A ty masz kod w jednym, nie? Na przykład jeżeli zaczyna mocno nie działać, nie? Więc wiesz, takie podbijanie później, jak się nie pilnuje, tak jak się działo, bywa uciążliwe. Okej, okay, a na czym polega to pojęcie tego wewnętrznego API, tak? Bo to, że jest stabilne, to ja rozumiem, że dla programów, które z zewnątrz z tego jądra korzystają, to dalej będą działać, tak? A to wewnętrzne API, które się może zmieniać, to co to oznacza? Że to może... To na przykład, tak jak powiedziałem o tych driverach wideo, nie? No driver wideo, może coś prostszego, driver jakiegoś połączenia, nie wiem, kwadrat C na przykład, nie? Czyli jakiś taki magistral, nie bardzo jesteście, wiecie o takich magistralach. Może ja się to może wróćmy do, to może wróćmy do wideo. Może prościej jest, no po prostu jak piszesz w jądrze, to nie jest tak, że wszystko rzeźbisz od zera, tylko masz jakieś, można by było powiedzieć, biblioteczki. I tych sobie biblioteczek używasz. No to jest raz. No to i te biblioteczki mają jakieś API, tylko że w jądrze, jak używasz tego API, to z wersji na wersję te wewnętrzne biblioteki jądra, one mogą się dość dynamicznie zmieniać. I to powoduje parę problemów, o których wspomniał Karol, ale to również powoduje takie problemy, że jak teraz weźmiesz książkę o jądrze Linuxa, to zaczynasz ją czytać i próbujesz to jakoś odnieść do źródeł i nic się nie zgadza. To ty też. Tak? To tak, tak. API też takie właśnie są biblioteki, tylko wiesz, możesz wziąć list od razu, jest gotowa implementacja, czyli for each rzeczy. Kernel jest napisany w C, w większości, bo jest dużo wstawek assemblera, tych niskopoziomowych rzeczy i Rasta też się da, już jest nawet vanilla kernel, nie, już są rastowe kawałki. Głównie drivery, ale też już te kawałki takie jądra, bardziej kołowe, też już znajdowały. To jest jedno, to na przykład, że to się zmieni, to aż tak często się nie zmienia, bo co można wymyślić nowego w liście jednokierunkowej, czy nie wiem, w jakiejś tam niekierunkowej, czy nie wiem, tego typu rzeczach, no bez przesady, nie? Drzewie binarnym czy czymś takim. To są po prostu gotowe implementacje, które można użyć, żeby nie wymyślać tego kodu na nowo i też trochę nie wprowadzać nowych bugów, bo wiadomo, że każda implementacja może walnąć się o jeden, to standardowo się zazwyczaj robi, o jeden się walnie. Więc raczej się używa tej wewnętrznej implementacji. Ale są też, jak masz driver od tej kamerki, on spełnia Video for Linux, dokładnie do Video for Linux 2. Było kiedyś Video for Linux, ale okazało się, że API to było tak bardzo słabe, że niedużo się dało zrobić. Więc w związku z tym, że nie zmieniamy API, zrobiliśmy Video for Linux 2. W każdym razie. Jak robisz taki driver, to musisz oczywiście ileś tam rzeczy zaimplementować w środku. W sensie, żeby spełnić API. Czy tak pokazywałem te pliki? Musisz zaplanować ileś funkcji w środku w driverze, które spełnia API. Dosłownie coś, co się wywoła na open, coś, co się wywoła na close tego pliku, coś, co się wywoła na zapis, odczyt, na etc. I to API się potrafi zmienić. W sensie potrafią się zmienić parametry, argumenty, które dostajesz, potrafią się zmienić w ogóle funkcje, które musisz zaimplementować. Czasem któreś wylatuje, niektóre są badżowane, niektóre są rozbijane na dwa, bo nowe funkcjonalności sprzętu wymagają na przykład najpierw skonfigurowania, potem użycia. Nie? A kiedyś wystarczyło właściwie przy pierwszym użyciu skonfiguruj, bo to odstrzeliwało wszystkie możliwe zastosowania. Nie? A później wychodzi coś, co wymaga skonfigurowania dużo, dużo wcześniej przed użyciem na przykład, bo coś trzeba jeszcze jakieś metadane wyciągnąć. Jak mówimy tutaj o API w tym kontekście, to z reguły to się sprowadza do jakiejś struktury,
dobrze zdefiniowanej gdzieś, która zawiera wskaźniki na funkcje. Tak, po prostu te wskaźniki na funkcje mają jakieś sygnatury i te sygnatury mogą te sygnatury mogą się albo zmieniać, albo mogą wylatywać funkcje z tej struktury, wlatywać nowe, nie, prawda? No to o to chodzi. Czyli jak ja piszę jądro i chcę użyć czegoś gotowego, to coś gotowe może się zmienić, tak? Po pierwsze, masz biblioteki w pewnym sensie w jądrze, które się potrafią trochę zmieniać, a z drugiej strony, jak ty implementujesz coś, co ma zostać udostępnione na zewnątrz, no to musisz napisać szereg funkcji, które mają określone sygnatury i wskaźniki do nich wrzucić do struktury, prawda? I ta struktura, te struktury potrafią się z jądra, tam z wersji jądra na jądro, potrafią się delikatnie zmienić, a czasami nawet mocno, prawda? Czyli musisz swoją implementację, ty musisz swoją modyfikację, ten swój interfejs, który udostępniasz, musisz zmienić, dostosować do nowej wersji, albo bazujesz na jakichś interfejsach w jądrze i one się zmieniły i ty musisz się dostosować, tak? Mhm. Czyli z dwóch stron musisz się dostosowywać, z tym, co udostępniasz i z czego korzystasz. A chcesz używać tych wewnętrznych, to po pierwsze jest szybciej, po drugie, jeżeli nie chcesz się implementować takich niskopoziomowych rzeczy, a po trzecie chcesz spełnić API, bo jak wiesz, dokładasz driver do jakiegoś urządzenia wideo, to chciałbyś, żeby się zarejestrowało jako standardowy video device, żebyś mógł używać wszystkich programów językowych, które potrafią gadać z urządzeniem wideo, nie? W sensie, bo wtedy nie musisz pisać swojego, nie wiem, streamera do wideo, nie? Czyli napiszesz dobrze driver, obsługuje ci twoją kamerkę, czy twoje urządzenie, które sobie właśnie dodałeś, czy nawet generator danych, bo możesz zrobić, wiesz, driver wideo, który nie jest, nawet taki jest w kernelu, nazywa się... i teraz mam dziurę w głowie, ale driver, który implementuje wszystko, całe API wideo i generuje patterny. Software'owo, dosłownie, w sensie dostaje bufor, gdzie ma być ramka wideo i generuje tam paski na przykład pionowe, tych patternów jest chyba z 20 do wyboru, albo jakiś tam gradient, coś takiego, do testowania właśnie takich programów w User Space, żebyś nie musiał za każdym razem kamerki podpinać, może sobie podpiąć właśnie ten fejkowy driver i wygenerować takie dane syntetyczne. Nawet jest prościej, bo te dane syntetyczne może skryptem analizować, jakimś innym software, a dane z kamery z wyciekiem trochę inne i ciężej się analizuje. I to się może zmienić. Ten driver, jak popatrzę na jego historię, to zmienia się co chwilę, nie? W sensie dochodzą nowe rzeczy i po prostu implementuje te nowe rzeczy. I oczywiście wszystkie inne drivery wtedy muszą iść za to. A jak taki nowy driver się podpina? Jak się podpina taki driver, powiedzmy właśnie do generowania losowych? Będziemy to mieli. W sensie to jest dokładnie jedna z rzeczy, którą będziemy robić. Jak zrobić, jak dodać swój własny driver do kernela. Generalnie będzie też tak, że na pierwszych zajęciach, tu dzisiaj nawet będzie, gdzieś zdążę, my się trochę zgadujemy, ale driver, który po prostu się rejestruje w kernelu, który, nie wiem, dosłownie pintuje Hello World, jak go załadujesz. I będziemy go rozwijać w ramach zajęć, na każdych kolejnych zajęciach będziemy dodawać kawałki, tak żeby był coraz fajniejszy i spełniał więcej interfejsów, czy już jakieś konkretne interfejsy systemowe, nie? Żeby rejestrować jako konkretne rzeczy. Jeszcze pytanie. Czemu jako dodatkowy język dla kernela wybrano Rasta? To jest dobre pytanie, bo Torwald nienawidzi C++a. Teraz, co się nie nienawidzi. Bardzo nie lubi C++a i nie chciał nigdy do kernela wciągać C++a. W sensie były długie dyskusje o tym, bo pomysły wcześniej były wciągnięte tam C++a, nie? Bo jest przecież fajniejsze, więcej można abstrakcji zrobić i tak dalej, ale Torwald akurat go nie lubi i nie chce tego zrobić. Druga rzecz, Rust się kompiluje do kodu maszynowego, nie? Koniec końców, więc jakby zlinkowanie z nim jest zero problem. Wmieszanie kodu C i Rustowego jest właściwie bardzo, bardzo proste. No i Rust jest w sumie już dość popularny. Nie wiem, czy macie jakieś zajęcie z Rusta. Nie, czy braliście oczywiście, ale jak braliście, to macie. No i ta historia, w czym Rust jest fajny, jak w ogólności, jak cię kompilator puści, to prawdopodobnie nie ma trace conditionów, na logiku, dostępów do zmiennych pod alokacji, nie masz tych wszystkich rzeczy typu. Dostanie segmentation for w Rustie jest bardzo trudne, musisz się postarać, żeby mieć taki kod, żeby oszukać kompilator, żeby jedno zrobić, albo obrabować wszystko unsafe i spoko, żeby kompilator ci się nie sprawdzi tych zależności długości życia zmiennych i tak dalej. Ale w ogólności
zasada jest taka, że jeśli kompilator właśnie puści, to prawdopodobnie jest przynajmniej taki sposób działania programu, żeby sprawdzić, nie wywali ci błędu, nie napiszesz koniec swojej pamięci, nie spróbujesz się do niezalokowanej zmiennej, czyli niezainicjalizowanej zmiennej itd. itd. Nie? To przejdzie. Oczywiście tam może być zwykłe bug, takie po prostu źle napisać program, ale przed tym to się nikt nie obroni, nie? A więc myślę, że do tego, po prostu jest bardzo popularny i koniec końców daje ładny kod maszynowy. Jakieś było nawet porównanie, chyba ile energii względem C zabiera wykonanie kodu skomplikowanego z różnych języków. I było jakoś tak, że jak C był 1, no to rozkowy był 1.02 czy 1.03, coś takiego współczynnik. Bo tam trochę overhead oczywiście dochodzi, to są jakieś czeki runtime'owe dokładane przez kompilator. Wreszcie, żeby jednak to wszystko działało, ale to jest niedużo. Nie? W sensie to jest tak, że już nawet takie kompilacje wymuszane pewne w pewien sposób użycia zmiennych i tak napisania kodu, żeby działało. To potem powoduje, że nie możesz na przykład łatwo przypisać 32-bitowego inta do 64-bitowego inta, albo jeszcze uinta lepiej. Przecież ta konwersja uinta 32-bitowego na 64-bitowego jest jakby nie ma konwersji, to jest to samo, nie? Po prostu wpisz to tu, ale kompilator raz na cię nie puści. Musi zrzucać. Dobra, to co, robimy przerwę? Możemy. Przerwę. Jasne. No. Widziałem, że mieliście na tym ostatnim wykładzie o podziale pamięci, kernela, tam była dolna połówka i tak dalej, więc nie będę może jakiś dużo o tym mówił. Powiem tylko o kopiowaniu danych między user space'em i kernel space'em. Oczywiście, jak dostajemy kola jakiegoś, czy jakikolwiek kawałek kernela, który obsługuje na przykład gadanie przez IOCPL, czy obsługuje callbacki od otwarcia zapisu, czytania pliku, dostaje oczywiście jakiś pointer do bufora, gdzie są dane, czy dane do zapisu, czy gdzie mamy wstawić dane, które czytamy. I teraz, aż kusi, żeby po prostu użyć tego pointera i po prostu zacząć z niego używać, ale takich rzeczy się nie robi. Nie? W sensie są specjalne kawałki, w sensie takie funkcje copy from user, copy to user, które kopiują dane między kernelem i user space'em. Dlaczego? Bo jeżeli mamy dane, jeżeli mamy kawałek wątek w kernelu, który musi zapisać coś do user space'a, no to ten sąd działający w user space'ie wcale nie jest gwarantowany, że będzie ten bufor trzymał. Nie? W sensie, że wszystko będzie działać. Może zostać dosłownie ubity, nie? W sensie out of OM killer, nie? Out of OM killer może go zabić, bo się skończył RAM. Ten program może być wadliwy i po prostu zwolnić pamięć, zanim dostanie dane i tak dalej. I wtedy to by powodowało oczywiście crash kernela, już taki epicki, w sensie po prostu piszemy sobie do jakiegoś buforka, który dosłownie dostanie sekwolty i tego typu rzeczy w kernelu, albo co gorsza, właśnie byłoby tak, że taki zwolniony pointer, albo ten pointer dostałby jakąś zmieniłby się, tak? Wartość tego pointera by się zmieniła, nie? Wskazałby na inny adres. I teraz ten adres w kontekście user space jest nieprawidłowy i po prostu taka aplikacja stała by ubita, ale w kontekście kernela może być prawidłowa, a kernel może więcej. Więc mógłby sobie zapisać jakiś dane, nie? Zachowany kawałek pojęcia kernelowej i spokojnie byśmy tam działali. Więc takie rzeczy się nie robi. Używa się właśnie tych funkcji do tego, one pilnują takich rzeczy, nie? Czy to jest taki safety tutaj, tak, żeby to działało. Są oczywiście metody, żeby rzucać sobie pointerami, bo inaczej na przykład stream wideo by umierał, kodowanie RAM by... No to ja się zastanawiam, dlaczego ta funkcja nie przynosi tych problemów, które wymieniłeś, po prostu nawet do przestrzeni nogę? Bo sprawdza, czy może skopiować. Po drodze. Tak. Robi serię czeków, nie? No powiedzmy tak, jak wcześniej gadaliśmy w Raście, to w Raście pewnie tam było... Tak, no rozpieczone tak. Wreszcie to widoby się samo zabezpieczało, to się samo schowało przed nami, a tutaj dosłownie skaczymy do tej funkcji, ta funkcja ma tę serię czeków i wie, czy może skopiować, czy nie. I po prostu tego nie zrobi. On paskudny jest, znaczy paskudny. Może nie jest paskudny, ale trudno się go czyta. Będziemy czytać tą funkcję, bo ona pokazuje parę ciekawych technik. Znaczy ja nie wiem, jak ona jest zrobiona dokładnie w Linuxie jeszcze, ale spodziewam się, że podobnie jak we FreeBSD będziemy mieli dużo radości. Duże są te funkcje? Nie, ale robią źle z mózgiem.
Okay. Trochę jak przeglądanie, nie wiem, kodu printfa na przykład w sugestii standardowej. Wyglądało się... Nie, bo to robi jakieś dziwne go-to. No printfy też, one są super zoptymalizowane. Wynika to pewnie z lat pracy nad tym. Jak się to próbuje czytać po latach, to ciężko jakby dojść do tego, dlaczego to jest tak napisane. Jest napisane po prostu przez optymalizację, przez lata, przez wymyślenie, przez to, że nie wiem, jeden szalony doktorant siadł i wpadł na pomysł, przyspieszę to 4 cykle i spędził na tym 4 lata doktoratu na przykład. Normalnie nikt by tego nie zrobił, ale jakiś jeden szaleniec to zrobił. Mogę jeszcze powiedzieć tak, że to korzysta z podobnej techniki jak set jump i long jump. Więc jest tam parę takich rzeczy. W każdym razie to jest dość istotne, jak będziemy też oczywiście tego używać do kopiowania. I żeby nie było, użyjecie narzędzia pointera, to pewnie wam będzie działać w większości przypadków, z naciskiem na większości przypadków. A jak coś ma niezerową prawdopodobieństwo, to później się wydarzy. A prawo Morfiego mówi, że się wydarzy wtedy, kiedy nie powinno się wydarzyć. Wtedy, kiedy może wyrządzić największe szkody. Nie? To jest tak, jak rozkręcacie komputer, jeżeli ma wam upaść śrubokręt, to gdzie upadnie? Dokładnie tam, gdzie zniszczy najdroższą część. Więc tak to działa niestety. Nie? Dobra, teraz będziecie oglądać źródła tam, będziecie skakać po źródłach za parę wykładów. A tak na szybko, jak to wygląda, no tak wygląda struktura katalogowa mainline'owego kernela. Mówię mainline'owego, bo na przykład jak popatrzycie, jak NVIDIA dostarcza kernel, to jest zupełnie zgłocony. Nie? W sensie częściej są powyciągane osobno. Tłumaczę to tym, że mają taki bit system, tak, że budują naraz drivery na PC-ty, drivery na jakieś takie urządzonka swoje embedowe. I jeszcze raz, to ma ten zgwałcony NVIDIA, tak dostarcza kernel. Jak wejdziesz na developer NVIDIA.com, to możesz ściągnąć kernel Linux na przykład na ich całą serię Jetson na przykład, tak, czyli te małe embedowe chipy. I on jest właśnie tak dziwnie podzielony, w sensie zupełnie ma inną strukturę katalogów niż mainline'owy kernel. Androidy też czasem, niektóre kernele do Androidów mają pododawane rzeczy, parę rzeczy przenoszone. I teraz tak, co nas będzie najbardziej interesować na kursie sterowników? No oczywiście kernel drivers, bo tu są wszystkie sterowniki z gwiazdeczką, zaraz powiem dlaczego z gwiazdeczką, ale generalnie tu są wszystkie sterowniki. Documentation, bo tam jest dużo rzeczy, które będziecie musieli po prostu zerknąć. Przecież opisane wszystkie struktury, opisane wszystkie API, i tak dalej, czy jak się device tunapuje, to jest dość istotna rzecz, opisana tutaj. A teraz wyjaśnię gwiazdeczkę w driversach. Sound. Wszystkie drivery dźwięku są tutaj. Powstałem, że kiedyś przerzuciłeś, że tego nie przełożył. Tutaj. Tylko dźwięku. Tylko dźwięku, tak. Wszystkie urządzenia dźwiękowe są tutaj. W sensie drivery są tutaj. A teraz się pojawia na przykład net. To jest warstwa sieciowa kernela. To nie są drivery kernela, drivery do sieci są tutaj. Aha, jeszcze jedno. W tym katalogu driver są na przykład pod katalogi właśnie net, pod katalogi, nie wiem, USB i tak dalej. I teraz, czy video i tak dalej. I teraz, gdzie będzie kamerka na USB, jak sądzicie? Pewnie w USB. Właśnie nie. Będzie w video. Czy tam w media video, coś takiego. Ale dlaczego? Bo tak są postępowane drivery. Drivery trafiają względem tego, co robią, a nie jakie basy wykorzystują. To ma sens, tak naprawdę, jak się pomyśli. W USB będą drivery do kontrolerów USB i urządzeń takich już typowo USB, nie? W sensie do zarządzania magistralną USB jako tak, nie? W sensie jakichś tam hubów i takich rzeczy, nie? To tam będzie, i oczywiście cała warstwa USB, czyli jak w ogóle te urby pakować, wysyłać, przesyłać i tak dalej, nie? Więc to jest sobie tak. Jak się popatrzy po to, ile jest, jaka jest struktura tego kodu. Co się dzieje, jak kamerka na mikrofon? To implementuje teraz najczęściej coś takiego, co się nazywa media, multimedia API. I potrafi być rozwalona po kilku miejscach, ale zazwyczaj trafia tak naprawdę do drivers media, chyba tam, albo do video i jeszcze kawałek. Jest coś takiego. Takie API, które łączy API audio i wideo i jeszcze kilka innych, nazywa się multimedia audio i na przykład pozwala sterować takimi urządzeniami. To właśnie świeży twór, w sensie w miarę niedawno powstał tak naprawdę. Nie? Ale czy to by oznaczało, że mamy jeden sterownik, który steruje? Nie, wiele sterowników, jedno urządzenie?
To jest właśnie dlatego, że tak jak jeden sterownik, który używa innych. Tak, używa innych. To właśnie specjalnie może być wiele sterowników, które to samo robią, bo mogą być potencjalnie niebezpieczne dla siebie. Da się, bo to jest jakby kod w C, nie? Więc da się z dwóch miejsc pisać do tego samego pointera, spoko. Problem jest tylko taki, że jak zrobić, żeby sobie nie popsuć, nie? To jest trudne do zrobienia. Ale to właśnie zbiera do kupy. Bardziej chodziło w tej warstwie o to, że jak włączasz stream wideo, chciałbyś włączyć od razu audio. Żeby nie musieć robić tego osobno przez dwie różne kontrole, żeby to zebrać raz. Nie? W sensie w jednym miejscu, żeby to było zsynchronizowane w pewien sposób. Plus oczywiście wszystkie kontrolki do sterowania wideo w ogóle. Teraz tak, struktura samego kodu, tutaj widzicie, że jest driver. W ogóle Linux ma najwięcej driverów w ogóle ze systemów operacyjnych. Nie? W sensie bije Windowsa na głowę. Rzadko które urządzenie nie działa na Linuxie na poziomie driverów. Może nie działa później na wielu różnych innych poziomach, ale na poziomie driverów zazwyczaj działa. Dalej, drugi kawałek, drugi boczek to jest Arch, czyli cały ten kod architecture dependent, nie? Czyli na przykład kod, który powoduje, że kernel może działać na Linuxie, na ARMie, na orbitowym, 36 itd. itd. Czemu tego jest aż tak dużo? Bo musisz dodać wszystkie abstrakcje. Kiedy działa na jakieś abstrakcje? I ty musisz tutaj podać architekturę, tą abstrakcję. Ale z tych architektur jest znowu dużo. Tyle? Tak, jest masz dużo. MIPSy, tak. Masz Liski, masz x86, masz ARM, masz jeszcze jakieś inne. Okej, okay, ale nie więcej niż dorej, czy jest więcej niż 20 tych architektur? Zgadywałbym, że będzie około 20, ale musielibyśmy zrobić. I one jakby wszystkie tam siedzą, czy to jest kawałek, który my wymieniamy dla. Nie, one wszystkie tam siedzą. Jak budujesz kernel, będziemy tu mieli też dzisiaj na takim slajdzie, jak budować kernel, podajesz na tą architekturę, którą zbudowałeś. A, i wybierze to. Tak, to, bierze, to jest kod źródłowy. Tak, generalnie nie da się zbudować kernela na różne architektury naraz, bo linker cenie pozwoli, bo będą się symbole powtarzać. Z tego względu. Oczywiście wtedy entry point dwa razy każdy mamy, nie? Bo w sensie ta pierwsza funkcja, która się musi wykonać. Pierwszy symbol, który się wykonuje po zalogowaniu. Ja skąd zaczynamy w ogóle działamy programu. Bo kernel jak każdy inny program komputerowy, gdzieś ma pierwszą instrukcję i od niej zaczyna. Nie? Dokumentacja, jak widzicie, jest dość dużo, nie? Reszta jest tak sobie. Ciekawe, stos sieciowy i cała ogólna wartość działa nie jest aż taka duża, nie? Co jednak jest tylko tyle. Aparentnie wystarczy. Czy możesz tak pokrótce o kamie, co tam siedzi? FS to jest oczywiście system plików, sam to jest cała warstwa dźwiękowa i drivery dźwiękowe, więc tak naprawdę to jest trochę przekłamane, no bo jakby część z tego powinno być tu. Tools to są narzędzia, które są potrzebne do zbudowania, zapakowania, nie wiem, podpisania kernela, generalnie to wszystko dookoła. Kernel też w systemie trochę rzeczy generuje, bo na przykład też będziemy tu pokazywać, mam nadzieję, że zdążę, konfigurację kernela. Nie? Wybierasz sobie, co ma być włączone. Jeśli oprócz tego, że jak architektura, to na przykład chciałbym mieć w moim kernelu driver do, no nie wiem, cały kawałek stosu sieciowego do PCP. Ale mogę go wywalić, bo jeżeli nie wiem, mam bardzo, bardzo małe urządzenie i nie chciałbym używać PCP, no to wywalę sobie to. Nie? I tak dalej. Oczywiście to też rozwiązuje jakieś proste zależności pomiędzy, jak włączysz stos sieciowy, to nie możesz go włączyć, jeżeli nie masz żadnego urządzenia sieciowego. Bo to bez sensu, bo stos sieciowy prawdopodobnie musi. Wywalił się na etapie linkowania, bo nie znalazłby symbolu, który gdzieś tam może użyć do nie wiem, zresetowania karty sieciowej, na przykład, czy coś takiego. A to wszystko można konfigurować na przykład za tego make config, tak? To jest. No, tak, tak, dokładnie, ale to generuje ci takie pliki, które są właśnie, tylko ci mówią, config net równa się y albo m, albo coś tam, że jest włączony. Oczywiście to nie jest część kodu C, nie? Więc to z tego trzeba wygenerować na przykład header, nie? Które będą miały setki define'ów i potem reszta kodu ma setki def'ów, które tego używają, czy wręcz kawałki kodu, które wygenerują z tego dosłownie headery z jakimiś ustawieniami tego wypuszczania. Więc trochę takich generatorów mamy. Mamy kompilator do device, czyli, o czym będę mówił, ale to mogę już nie zdążyć dzisiaj, czyli jakiegoś opisu sprzętu. Mamy też rzeczy dookoła do kontrybucji na przykład. Nie jest coś takiego jak checkpatch, taki skrypt perlowy, który służy do tego, żeby wysyłać patche na listę dyskusyjną kernela. W kernelu dalej się wysyła patche na listę dyskusyjną, nie robi się requestów. To jest jedna z takich bolączek ludzi, w sensie to bardzo dużo ma ludzi. No bo jest, to w sumie jest dość uciążliwe, żeby nie było. Nie? To jakby
są nowsze sposoby na pracę z kodem niż wysyłanie mailem i patchy. I kolejnych wersji oczywiście tych patchy, jak na review, nie? To jest strasznie wrażliwe. I na przykład ten telefon narzędzie sprawdza cały styl kodu, czy jest dobry, ale też sprawdza na przykład, czy nie mam błędów ortograficznych w dokumentacji. To słabo, no, takie rzeczy się potrafi przyczepić, bo przyczepić rzeczy, ej, tu wprowadzasz nowe urządzenie, które będzie potrzebowało wpisu do device tree, bo widzę, że inkludujesz device tree i definiujesz takie struktury, nie napisałeś doksów, jak napisałeś device tree. I dosłownie takie rzeczy się czepią, nie? Więc czy, że nie wiem, linkujesz się do kodu GPL-owego, a nie powiedziesz, że twój kod jest też GPL-owy, jeszcze makro użyć, który mówi, jestem GPL-owy. Więc to są tule, nie? Co jeszcze? Include, no to jakby oczywiste, to są wszystkie headery napisane z palca. Odel, no to wszystko, cała reszta. Nie? Czyli też ten cały koriądra, nie? W sensie schedulery, cała ta warstwa, ten blue code, który łączy wszystkie warstwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest trochę. Dobra. A może przejdźmy do... Include? No include to są include, to są headery. Headery wszystkich tych kawałków. Headery to są tak podzielone, wydzielone osobno, bo mogą być oczywiście tuż przy plikach, ale nie wiem, header na przykład od definiujący jakieś API wewnętrzne wypadałoby mieć inkludować z wielu miejsc, więc jest wydzielone na zewnątrz. Plus te headery są podzielone na te dwie części. Jest te kernelowe i coś, co się nazywa UAPI, czyli User API. I dosłownie jest target, to był w makefile'u kernela install headers. Można podać ścieżkę, a jeśli się nie poda ścieżki, to się wpisze to w swoje systemie, który dosłownie wyciąga z wszystkie headery, które mają być dla user space. Czyli na przykład definicje ZTL-i, tak żeby user space mógł gadać z driverami. No dobra, to może ten driver model Linuxa, device model, przepraszam, Linuxa. Bo o tym będziemy mieli ten przedmiot głównie, więc tu mam trochę już takiego przejścia przez mięcho tego wszystkiego. O co chodzi? Ten device model został wprowadzony w kernelu 2.6, czyli bardzo dawno. Teraz mamy 5.17, już teraz 5.18 na kernel.org. I wszystko, co było wcześniej, wszystkie starsze kernele nie używały takich abstrakcji, jak są teraz, nie? Te abstrakcje, które są teraz, tak naprawdę działają w taki sposób, że sam device driver jest częścią jakiegoś większego frameworku zawsze. Ten framework, który jest po prostu powiedziany, na przykład video for Linux, to jest na przykład character device, to jest na przykład block device i tak dalej. I one mogą się, jeden device driver może być częścią kilku frameworków, tak naprawdę kilku takich podsystemów, bo może być na przykład driverem wideo i USB naraz, nie? Podłączony do, jest częścią USB, jest częścią spełnia API USB i część API video. Może to spełniać najczęściej wtedy jakiś API, nie wiem, charakter device'a, czyli tego pliku, będzie miał ten plik, tak, i będzie mógł tego używać. Więc tak to sobie wygląda. Aplikacja gada wtedy przez, oczywiście nie rozmawia bezpośrednio z driverem, gada z tym całym, tą całą warstwą, w sposób, w jaki tą warstwą siedzi się rozmawia. Czyli w przypadku kamery będziemy w języku standardowym dla kamery rozmawiać z character device'em, który został gdzieś tam video 0, to jest character device, plik character device'a. Przez to API będziemy rozmawiać API kamerowym. To koniec końców po przejściu przez framework. Część z tych rzeczy w ogóle zostanie ogarnięta przez framework. Część z tych zapytań po prostu jest tam. Ale dojdzie sobie do naszego drivera i ten driver może już dalej robić to, co chce. Teraz drivery. Niektóre od razu rozmawiają ze sprzętem, niektóre nie. Niektóre rozmawiają ze sprzętem, to właściwie rzadko się zdarzają. Nam się zdarzy, że będziemy się bawić takim prostym, ale bardzo rzadko się zdarzają w większości przypadków. Zazwyczaj rozmawia się z jakimś przez jakąś magistralę. Nie? W sensie na przykład ten driver od video do kamerki musi gadać przez magistralę USB. I teraz w związku z tym, że sam driver nie wie właściwie do jakiego kontrolera USB jest podpięty, czy jest na takim komputerze, czy podpięty, nie wiem, do Raspberry Pi, czy telefonu, whatever, no to nie może zakładać tego, co jest pod spodem, więc ta abstrakcja kernelowa zakłada, że dokładamy sobie tylko konkretne API busa, tak, i wysyłamy, prosimy w proces inicjalizacji gdzieś tam, prosimy wyższe warstwy kernela, ej, daj mi handle do
basa, który jest gdzieś w systemie, do którego jestem podpięty. Tak naprawdę najczęściej się to inicjalizuje w taki sposób, że przypinamy konkretne drivery do konkretnych magistral, do konkretnego kontrolera, tak jak jest, tak żeby odzwierciedlić rzeczywistość. Więc my rozmawiamy z driverem tego basa i ten bas dopiero wysyła faktycznie ze sprzętem, nie? Czyli to dopiero gada faktycznie ze sprzętem. Więc tak to wygląda. Dzięki temu oczywiście to jest przenośne. Miałem, ile może być przenośne. W sensie drivera od kamerki USB możemy użyć na dowolnym sprzęcie i powinien działać, jeżeli mamy całą resztę. Jeżeli mamy driver do magistrali i ten framework włączony w konfiguracji, więc powinno działać. Nie? Wtedy to jest, dzięki temu można faktycznie tak to robić. Plus można w tej strukturze drivera odzwierciedlić trochę, jak działa hardware i powodować, że rzeczy są przenośne. Ja? Dobra, teraz trochę tego, co już... Jeszcze do tych basów. Tutaj był przytoczony przykład USB, ale z innymi magistralami mogły być na przykład Ampax, tak? Czy to akurat ta magistrala to jest właściwie dostęp po adresach, nie? Więc tam de facto nie musisz robić transakcji. Nie? Ty robisz z punktu widzenia Procka, to już instrukcje zapisu odczytu na adres. Już Procki implementują to, żeby to, w sensie już jakiś kawałek hardware'u gdzieś tam wyjście na magistralę konkretnego procesora implementuje tę logikę, która zrobi, dostanie z góry informację tam z jakiegoś store fetch bloczku, zapisz mi te dane pod taki adres, czy podbierz mi dane pod taki adres i robi z tego transakcję. Nie tak trzeba, już to robi transakcję na magistrali. I dba o to, żeby to plagował, a robi reordering. Możemy sobie taki kod zobaczyć, jakiś takich właśnie orbitrów magistrali, jak wychodzi procesor na magistralę. Powiedzmy, to nie jest w skopie tutaj, ale jak chcesz, to możesz gdzieś wykopać kawałek kodu z jakiegoś SOC, kodu już kanalowego pewnie najczęściej, jak się sprzętu jakiegoś, ale też bywają w abstrakcjach typu w skali napisane, czy w Pythonie, więc gdzie to idzie zobaczyć. Dobra. To ja mam chyba pytanie w takim razie, bo we FreeBSD jest tak, że czasami szyny, czy są czasami jakieś frameworki, które powodują, że można napisać taki bardzo minimalny sterownik i on zostanie obudowany jakimiś funkcjami, których w nim brakuje, także zostaną domyślne implementacje dostarczone, które przy pomocy takich minimalnej implementacji są w stanie dostarczyć szerszą implementację. Czy to tutaj się, tak, się też widzi, czy to jest częścią basa, czy to jest częścią... No już nie bywa, nie? W sensie na przykład w przypadku video, jeżeli nie podepniesz części funkcji do poleceń standardowe, defaultowe, część czasem trzeba podpiąć wprost w driverze defaultową implementację. W sensie jak masz tą strukturkę danych, którą wypełniasz... Czyli można powiedzieć tak, że wpinasz tą strukturę tej szyny, to jest jakiś kod, który ci automatycznie tam to uzupełnia brakujące. Coś takiego, nie? Że no i koniec końców też wołasz na przykład z drivera już konkretnie, nie wiem, kamerki, które są podłączone po kwadrat C, na końcu wołasz, jeśli chcesz zapisać do jej rejestru, to piszesz, wołasz funkcję I2C-send, na przykład, czy I2C-write, coś tam, nie? I tam opisujesz tą transakcję. A teraz to trafi do kontrolera, już kontroler musi wykonić. Jak ja mam to zamienić na miganie pinami na magistrali? I dosłownie czasem to jest miganie pinami. Jest taki driver w Linuxie, akurat do Expressi, do tych wszystkich takich prostych interfejsów. To się nazywa bitbangowy. Nie? Dosłownie to są, podają mu się dwa GPIO i on miga sobie pinami. Jest wolny, no bo siłą rzeczy, bo nie ma dedykowanego do tego hardware'u. Ale spełnia jakby tajniki na magistrali, więc sobie po prostu miga. Mamy, krótko mówiąc, różne implementacje tego interfejsu wysyłane. Tak. Możemy też mieć sprzętowe jakieś implementacje, gdzie już pewien driver może być prostszy, po prostu może powiedzieć, tu masz, nie wiem, 10 bajtów do wysłania, wyślij z takim... Czyli innymi słowy, te drivery, one się układają w jakąś hierarchię, że on top jednego drivera budujemy następny driver, być może jest bardziej wysokopoziomowy interfejs i tak. Dokładnie, coś takiego wychodzi, nie? Koniec końców. I te magistrale to są takie jakby najniższe sterowniki. Zazwyczaj najbliżej sprzętu. One też potrafią być wymieszane, nie? Bo PCIe na przykład taki jest, czy PCI jeszcze wcześniejszy, tylko jeden do jeden było. Jak podepniecie na przykład na karcie PCIe kontroler USB, to i do tego urządzenie, to w systemie będziecie widzieć po prostu urządzenie, to na końcu. Nie będziecie widzieć, że to jest
jakiś tam PCI, jakiś tam USB, jakieś coś tam. Można sobie tę całą strukturkę wyświetlić, nie? Jak to wygląda. Ale driver na przykład do tego ostatniego urządzenia, który jest na USB, będzie gadał po prostu, hej, wyślij transakcję USB taką, nie? Znaczy, zapisz po USB taki, pod taki adres mojego urządzenia, nie? Z takim, powiedzmy, tak zarejestrowanym urządzeniem. To trafi do jego kontrolera, czyli do kontrolera USB. Kontroler USB to przepakuje w swoje, jak to zrobić, i kontroler USB wie, że jest w PCI-u, więc wyślę to znowu PCI Send Transaction, moja opakowana do mojego konkretnego chipu, to trafi do jeszcze kolejnego parenta, czyli do kontrolera już magistrali PCI. Ta stworzy transakcję, wyśle, tam po drodze może być jeszcze 5 kontrolerów PCI, bo PCI tak ma. I koniec końców to trafi do tego chipu, do którego chcemy. Ale to jest o tyle fajne, że driver tego ostatniego czegoś, nie wiem, na przykład takiego czegoś do przełączenia slajdu, nie musi się martwić tym, czy ten port USB jest po PCI-u, czy jeszcze po drodze, nie wiem, gołębie pocztowym pakiety wysyłamy. Bo jakby to jest, nie ma takiego znaczenia. Jeśli zdamy abstrakcję gołębi pocztowych, spełnimy API z jednej drugiej strony, spoko. Co ja bym tajmoutować, bo jestem specjalnie szybkie w takich rzeczach, ale koniec końców można i tak, nie? A to czym jeszcze raz dokładnie jest ten trakt? A, to ten trakt też nie zacząłem mówić. Trochę gadaliśmy jeszcze o tym. O co chodzi z tym strachem, że nie będę się tak mocno teraz wprowadzał, skoro i tak będziecie analizować kod, to dodajecie tutaj. Chciałem to pokazać tylko kilka takich strachów, które są po kolei w tym wszystkim. To jest to, co już dzisiaj wypadło, że koniec końców się wszystko sprowadza do jakichś struktur z jakimiś pointerami w systemie. Ich jakby struktura i wzajemne linkowania bywają złożone, ale koniec końców to jest taki kod. Tam nie ma jakiegoś specjalnego rocket science. To wszystko jest tak, nie? I powiedzmy, to wszystko, powiedzmy, jest prostą listą, no bo z jednego pointera skoczymy do następnego i tam do następnego czasem wrócimy z powrotem. Są też takie makra, które pozwalają jakby wrócić do parenta, które potrafią zrobić magię na pointerach i policzyć, gdzie jest parent. No, ale jakby podstawowym takim kawałkiem kernela, który zbiera do kupy informacje o różnych rzeczach, między innymi o driverach, to jest KObject. Jego się zazwyczaj nie używa jakby bezpośrednio, on jest, chyba że dopisujecie faktycznie jakiś taki nowy kawałek jądra, ale zazwyczaj to jest embedowane w innych strukturkach i po prostu zbiera informacje, taki glue, który zbiera informacje całej reszcie. To jest jakiś taki abstrakcyjny obiekt w kernelu, tak to nazwijmy. Nie? Wszystko jest w C, więc nie mamy klas, wszystko mamy tylko w strukturkach i w celi pointerów. To tu trzyma na przykład akurat entry do CFS-a, czyli pointery na dwie kolejne strukturki, przepraszam, pointer na kernfs node i reference do niej. Tu już jest akurat statycznie. W ten sposób możemy tam dotrzeć. Czyli każdy obiekt może mieć wpis w CFS-ie, tak naprawdę, tak wygląda, nie? Na to. Czyli dowolna część kernela, dowolny bloczek kernelu może mieć taki reprezentację dzisiaj jakiegoś takiego wirtualnego pliku, w tym jeden z tych wirtualnych pseudo systemów plików, konkretnie w CFS-ie w kernelu. Teraz jak wygląda taki wpis, jak wyglądają taka konfiguracja do takiego wpisu w CFS-ie. No mamy po pierwsze atrybut, który opisuje jakby dany feature, dany plik konkretnie w CFS-ie. Mówię feature plik to zamiennie, bo pliki powinny odpowiadać feature'em jakimś, nie? Czyli na przykład, jak mówiłem, mamy ten sys, class, fb, coś tam, blank. To jest jakaś funkcjonalność jakiegoś drivera pod spodem, nie? I tak naprawdę ta funkcjonalność jest wpisana w taki sposób, że ktoś ją, driver ją dodał, taki atrybut, nie? Blank. Ten atrybut blank musi być w jakiś sposób handlowany. Handlowany jest przez taką strukturkę, czyli do strukturki CFS Operations. Podpinamy już pointery na konkretnych funkcji. I tu mamy akurat show store, czyli co się dzieje, jeżeli ktoś pokaże nam taki, w sensie będzie próbował wyświetlić zawartość takiego pliku w danym systemie, albo zapisać do niego. Tylko że te funkcje nam się wywołają. I driver może coś odpowiedzieć. Czyli to jest wtedy, kiedy robimy kata albo coś zapisujemy do pliku, to tutaj definiujemy, co się wydarzy, tak? Tak, dokładnie. Tak samo też będzie działać charakter driver, na takim jakby mniejszym poziomie. Oczywiście to przechodzi przez inne warstwy wcześniej, nie? W sensie, które zagarniają, ale koniec końców z punktu widzenia naszego kodu to jest dokładnie. A
sama nazwa już po tym pliku, czy to powinna być jakaś ścieżka absolutna od tego? Nie, sama nazwa tego pliku. On, to właśnie skąd to wiadomo, gdzie on będzie w tym katalogu? W zależności z której warstwy go będziesz, w sensie z której warstwy w kernelu go zawołasz. Jak rejestrujesz taki atrybut, bo to jest tylko opis atrybutu, nie? Mhm. Jak go rejestrujesz, to rejestrujesz go w konkretnym miejscu, w konkretnym miejscu kodzie, wtedy mówisz, gdzie jesteś, gdzie chcesz okay, okay. Nie? W jakiej ścieżce. I to jest oczywiście trzymane trochę wyżej już, bo to jest konkretny plik, ale jak ktoś jeszcze mówi zbierać, jakie są pliki, gdzie są i tak dalej, nie? Więc to jest być może nawet jest tak, że te szyny czy inne sterowniki udostępniają się już jakieś prefiksy. A tak, to tak robisz, nie? W sensie, żeby było prościej i też bardziej porządnie, to jeśli już masz driver, nie wiem, video, audio, whatever, to używasz raczej helperów stamtąd do rejestrowania CFS-u, żeby właśnie tego prefiksa użyć, żeby to trafiło w jednym miejscu, bo raczej jestem przekonany, że mielibyśmy losowe pliki w losowych miejscach, nie? Bo ktoś by zapomniał. No może ktoś by tego pilnował, ale trudno to opilnować. Jak tyle osób pracuje nad tym wszystkim, to ciężko byłoby nie przepuścić gdzieś, nie przeoczyć takiego kawałka kodu. Każdy key object musi mieć taką associated strukturę, ona nie jest cała, jest ogromna, tak, jest dużo rzeczy. Key object type, już który definiuje, co to właściwie jest, bo key object jest jakby to odnieść do C++a, taką abstrakcyjną klasą, którą musi mieć implementację, key object type, już powiedzmy precyzuje, co to właściwie jest. Nie? W ten sposób definiujemy, co jest gdzie. I tak samo tutaj, jak widzicie, już mają jakieś, to na przykład zawiera SFS opsy i te opsy są już konkretne dla jakiegoś typu, nie? Tego objectu. To jest zbierane tak naprawdę, każdy key object musi mieć associated key object type, żeby mogły działać, inaczej nie wiadomo, co to jest. Nie? To w tych atrybutach, a nie, bo te atrybuty to mogą być absolutnie dowolne, tak? Tak, no znowu jak widzisz, by default są jakieś default attributes rzucane. Przyznam, nie wiem, co w nich jest, trzeba by zobaczyć. Pewnie jeden jump syntaxem pokazał, co tam jest. Ale tak, może takie coś dowolne. To się dosłownie muszą mieć tylko implementację i jakąś jakiś handler do nich. Też tych CSS opcją właśnie, tak? Tak. No bo inaczej, jak wiesz, jak zrobisz, potencjalnie gdyby ktoś tego nie złapał, to już trochę handlera by tego nie złapała i pozwoliłaby ci zrobić implementację czegoś, co nie ma. Czy dobra, może żeby nie wybuchło, dostawić tylko informację taką typu. Nie mogę zapisać, nie mogę odczytać, czyli jakiś błąd, no device czy coś takiego, nie? W tym wszystkim. Więc może by nie wybuchło, ale powinno być tam jakiś handler tego wszystkiego. Dobra, i on top of that, już precyzując, jeżeli chodzi o zbliżanie się do driverów, mamy taką strukturę jak device, to już opisuje jakieś abstrakcyjne urządzenie. To jest w tym naszym kawałku, tam mieliśmy ten cały flow, tak, gdzie jest device driver, to oczywiście device'y to są już nasze konkretne device'y, nie wiem, takie wideo, ale też device'y to są oczywiście kontrolery magistra, nie? I tego typu rzeczy. One, jak widzicie, trzymają takie informacje jak, nie wiem, jeżeli są busem, to jaki jest bus type, nie wiem, do czego są przypięte, jakiś device type, czyli coś tam, co precyzuje konkretnie ten device, podobna struktura jak w key object type. Czyli musimy dla każdego device'a mieć device type. Mamy jakiś device private, czyli tak naprawdę to tutaj, to jest właściwie, możemy otrzymać dowolne rzeczy, w sensie prywatne device'a. Dosłownie nasz device potrzebuje wiedzieć, nie wiem, o adresie, no to nie ma tego, nie przewiduje tego żadne inne pole w tej strukturze, to możemy tu przepisać. Możemy tutaj sobie stworzyć z prywatnego struktura, który per naszą customową implementację będzie trzymał. Czyli to jest tak, że po prostu tam możemy wszystkie prywatne dane, z których będziemy korzystać, związać z tym device'em. Przy czym to nie jest ten device, który jest rejestrowany jako plik, tylko to jest po prostu takie abstrakcyjne urządzenie, reprezentacja jakiegoś urządzenia w jądrze. Device type, o czym on mówi? To już przechowuje informacje konkretne dla danego typu urządzenia, nie? W sensie, device to jest abstrakcja. To już jest konkretyzacja tego, nie? W sensie, czyli tam będą kordaki, wiesz, urządzenie blokowe na przykład nie będzie musi mieć rzeczy typu znaku pamięć na przykład, tak? Urządzenie character device nie, bo no to tak, ale z tego device'a może powstać przecież wiele plików urządzeń.
Tak, ale to zaraz pokażę, jak to się dzieje, nie? Koniec końców. W każdym razie device to jest abstrakcja, która opisuje sam jeden bloczek, który jest device'em. To jest też konkretyzacja typu tego device'a. Tu mam jeszcze bus type, następny jest chyba device driver dopiero. Bus type, który jest używany tutaj. Aha, tu jeszcze jedna rzecz, tu jest device node OF. Node to jest node do device tree, o tym device jeszcze będziemy rozmawiać na pewno. OF, ten prefiks, znajduje się we wszystkich rzeczach związanych z device tree, OF znaczy open firmware. Ta organizacja zaproponowała format device tree i dlatego to się nigdy nie nazywa DT coś tam, tylko OF coś tam, open firmware coś tam. Dobra, idąc dalej, bus type to jest oczywiście już konkretyzacja typu busu i oczywiście ma jakąś tam nazwę, odnosi się do abstrakcji tego device'a, który opisuje bus i ma serię jakichś metod do, przepraszam, metod funkcji do ogarniania tego, też nie jest wszystko wypisane, ale po pierwsze takie do maczowania, czyli podajemy co chcemy właściwie, co nasz driver chciałby, czy driver używający tego device'a chciałby, jaki bus chciałby, tak? I ta funkcja, bo to się oczywiście spropaguje do góry i wywoła się co trzeba. I... To czy jeżeli mam urządzenie USB, powiedzmy pendrive'a, to czy w tym bus type'ie będą metody, które będą pozwalały wysyłać pakiety USB-owe? Czy to będzie gdzieś indziej? To nie, to będzie już dalej, w sensie tutaj, tu będą tylko metody, tu będzie tylko informacja o tym, co to jest, nie? Pozwoli ci zmaczować i tak dalej. Dostaniesz koniec końców pointer na USB bus, coś takiego. No tak, właśnie tego bym się spodziewał, żeby dostać jakąś listę wskaźników, przy pomocy których mogę robić interakcję z kontrolerem USB. No tak, dostaniesz coś takiego. Dostaniesz. Ty chcesz, driver będzie się pytał, ej, chciałbym kontroler USB, nie? I konkretnie poda, chciałbym USB, blablabla. Funkcja maczująca oczywiście to sprawdzi, czy to pasuje. Jeżeli nie pasuje, to dostaniemy errora, tylko nie znalazłem busa, którego chcesz. Jeżeli znajdziemy, no to. To spoko, to znajdziemy. A to nie jest tak, że te sterowniki Magistral odpytują jakieś sterowniki, które maczują typ? To znaczy się, jeżeli tutaj mam sterownik USB, to szyna USB przelatuje po wszystkich sterownikach USB i każdego się pyta, hej, ja tutaj mam jakieś urządzenie, czy ty się do tego urządzenia przyznajesz? To jakoś tak? Aż tak nie jest. Zależy od konkretnego... konkretnej implementacji, ale urządzenie, jeżeli akurat w przypadku USB, drivery muszą powiedzieć, na jaki bit mają reagować. I dosłownie tworzy się tablica, czy lista urządzeń, które się zarejestrowały w systemie, czy driverów, które się zarejestrowały na konkretny bit, i wtedy jak kontroler dostanie event o podłączeniu nowego urządzenia, to wiesz, co robi, to ściąga ten tam get device descriptor, coś takiego, taki pakiet wysyła do urządzenia, dostaje ten device descriptor, tam jeden z pierwszych pól, tam PID-VID właśnie, product ID, vendor ID i patrzy, czy wiesz, odsyła to wyżej, na zasadzie zmaczuj mi to. No bo ta sygnatura, ona wygląda tak, że po prostu jest jakiś device i on jest taki mocno abstrakcyjny i tutaj mamy driver i ta szyna mówi, czy one pasują do siebie, czy nie pasują, tak? No tak, tak. Czy ten driver powinien się podłączyć do tego device'a? To jest inny match. To ten match służy do tego, żeby jak driver pyta, ej, chciałbym dostać busa, bo jestem driverem, muszę być podpięty do busa, chciałbym dostać busa i potrzebuję busa takiego i takiego, czy to pasuje, nie? W sensie, czy ty pasujesz do mnie? To jest to. A później już wywołanie proba konkretnego drivera, wywołanie... Zmaczowanie tego drivera już później w kontrolerze to jest inny system. Tylko nie mam wylistowanego, ale mógłbym się przez ten kod pewnie przelecieć i zobaczyć. Więc to sobie działa tak. I dalej już ten najmniej abstrakcyjny kawałek tego wszystkiego to jest device driver. Na tym już będziemy pracować, ten kawałek będziemy pewnie widzieć. W tym wszystkim to już jest coś, co opisuje konkretny driver. Nie? Konkretny driver w systemie. I teraz ten konkretny driver w systemie jest opisany oczywiście jakimś tam name'em, prawie wszystkie dostępki mają jakiś name, nie? Żeby po to, żeby ładnie błędy wyświetlać albo komunikaty z nich. Dalej, pointer do oczywiście busa, jeżeli jesteśmy wcześniej zmaczowani, bo się dogadaliśmy, dostajemy tutaj pointer do struktury bus type, czyli jaki bus type nas obsługuje, i dostajemy te informacje o numerze tego busa i tak dalej. Możemy wyciągnąć sobie taką informację o numerze busa, który moduł, czyli który kawałek kodu załadowany w systemie jest właścicielem tej struktury,
To jest chociażby potrzebne po to, że tak jak mówię, że nie ma zarządzania pamięcią, trochę jest, bo są takie automaty już w kernelu, że jak wyładujesz moduł, to się zwolni pamięć, która tam zalokował. Jeżeli zalokujesz ją właśnie tam w managed sposób, nie? W sensie jest dem tam alloc na przykład, czy dem register coś tam, to wtedy pewne rzeczy się wyrejestrują. Oczywiście jakieś dodatkowe informacje, no i taki standardowy zestaw funkcji jak do prop, to jest wywołaj, jeżeli zostanę znaczowany, mam się zainicjalizować. W sensie ta funkcja jest wywołana, jeżeli dany device driver ma się zainicjalizować. Remove oczywiście jest tutaj wyładowany gdzieś na jakiś sposób. Te trzy to są oczywiście parne elementy. Nie? To jest, w sensie, komputer idzie spać, wyłącz coś tam, komputer się budzi, włącz coś tam. Nie? To te PM-y to jest akurat Power Management Ops. Tu brakuje też dużej części tej struktury if-defów, nie? Bo oczywiście to jest na przykład if-def Power Management w ogóle. Tak samo te trzy if-def Power Management nie ma normalnie, jeżeli nie łączymy w ogóle Power Managementu w naszym systemie. I tak dalej, i tak dalej. I też driver private, czyli prywatny dany drivera, czyli na przykład macie, powiedzmy, że piszecie głupi driver, który na każdy odczytaj coraz wyższą wartość. Do danych prywatnych trzeba chociażby pamiętać to, że jak była przedmiotem. To jest coś, co musi się zachować pomiędzy wywołaniami jakiegoś API, jakiegoś tam pola, typu otwórz plik, czy odczytaj i tak dalej, czy pomiędzy kolejnymi odczytelami. Musimy coś pamiętać wewnętrznie. Oczywiście to jest taki stan wewnętrzny urządzenia. W tym przypadku jest prosto, bo tylko liczba, ale zazwyczaj urządzenia mają więcej tego stanu wewnętrznego, bo no po prostu zazwyczaj bardziej skomplikowane. Tak, czy tutaj jest cokolwiek, czym właśnie już potem można rozmawiać z tym driverem? To jest jeszcze wyżej, bo to już jest implementacja. Device driver to jest opis konkretnego drivera urządzenia. Nie? Teraz ten driver może implementować API jakieś. I tak naprawdę w jego funkcji probe zazwyczaj, w jego funkcji probe jest, są wołane funkcje, które rejestrują jakieś wyższe warstwy, czyli na przykład właśnie taki charakter device API, który ci stworzy, czy stworzy, który pozwoli systemowi później stworzyć noda gdzieś tam w devie na przykład, tak, i z tego noda gadać z naszym driverem. Ale to jest jeszcze wyżej, nie? To opisuje sam driver. Nie? Tak naprawdę, jeżeli tylko to implementujemy, to właściwie driver nie będzie miał interakcji z otoczeniem jako takim. W sensie nie będzie w stanie przyjąć za bardzo informacji z zewnątrz i oddać informacji z zewnątrz. Może oddać jeszcze nie w stanie, to takie sobie nawet napiszemy, ale będzie dosłownie w stanie wyświetlić w logu systemowym coś. I to wszystko. Nie? W sensie, no bo to nie ma żadnego wyjścia innego. Nie? Bo to jest w pewnym sensie taka można by było powiedzieć klasa, nie? Bo tak naprawdę mamy ten drugi jeszcze device, prawda? Mamy device i mamy device driver, tak? To każdy device może trzymać swój stan prywatny, no bo mam jednego pendrive'a i on musi trzymać swój stan prywatny, drugiego pendrive'a, trzeciego pendrive'a. To będzie device driver, nie? Wtedy on będzie trzymał stan prywatny. No nie, ale masz różne, mogę wetknąć trzy różne do komputera. Tak. To każdy ten z tych trzech dostanie swojego device'a. One są obsługiwane tym samym driverem. Ale są obsługiwane tym samym driverem. Tak, ale ten driver akurat w tym miejscu prawdopodobnie będzie miał pointer nie na jakąś statyczną strukturę, tylko na coś, co będzie wskazywało potem na nowo zalokowane jakąś listy na przykład, gdzie rozszerza. Czyli tutaj bym się raczej spodziewał, że będę mieć na przykład listę wszystkich sterowników w tym device private. Driver private. Listę wszystkich instancji. Wszystkich instancji. Wszystkich urządzeń obsługiwanych przez ten stan. Tak. Bo wtedy dosłownie jak dostajesz zapis na ten sterownik, coś zrobi CP ci na coś tam, albo po prostu jakaś tam warstwa robi zapisy, to dostaje, to oczywiście koniec końców trafia do drivera, bo musi, bo tam dopiero jest jakiś kod, który wie jak coś zapisać, ale dostaje informację, skąd to przyszło. I po tym, skąd to przyszło, jest w stanie kapnąć się, do których prywatnych danych może użyć. A w tych prywatnych danych mogą być adresy na przykład tych urządzeń już, jakiś stan typu, coś tam się jeszcze zapisuje, na przykład tego typu rzeczy. Nie, jakieś, nie wiem, czy nawet muteksy, czy spinlocki, coś, co ma trzymać, pilnować sekcji krytycznych, nie? Żeby właśnie kilka wywołań instancji tego samego drivera nie zrobiło. Wiem, kończy nam się czas. Trochę, ja troszkę się mogę spóźnić, ale tylko troszeczkę. Dobra, to jest trochę to, co opisałem.
W sensie jak wygląda reprezentacja tu jest driverowa, nie? W sensie tak wygląda w driverze, tak wygląda w sprzęcie, nie? Czyli mamy jakiś system on chip, jest jakiś PCI kontroler, do którego jest podłączona karta USB, karta dźwiękowa, karta USB i do niej jakiś network adapter i jeszcze gdzieś tam GPU. Jak to wygląda później driverowo, to ten USB stack jest najciekawszy, to jest to, co powiedziałem, nie? Że mamy stos sieciowy, który gada z driverem karty sieciowej, który gada z driverem USB, wstawiam, że to jest tutaj, tak, bo jest po USB, który gada z PCI-em, który gada dopiero z driverem PCI. Nie? Więc koniec końców, jak stos sieciowy stwierdza odpowiedź na pinga, tak, ten CMP odpowiedź skomponuje, skomponował tą odpowiedź, to mówi driverowi karty sieciowej, tu masz bufor z moim pakietem do wysłania. I bufor, ten już wie, co z tym buforem zrobić. Wzięli go sobie na pakiety USB-kowe i mówili frameworkowi USB, hej, wyślij mi takie pakiety do mojego hosta, nie? W sensie do mojego kontrolera magistrali. Ten kontroler magistrali, ten framework już wie, który to jest kontroler magistrali, wysyła to do niego, ten już wie, że aha, ja jestem na PCI-u, no to podzielę tę transakcję PCI, teraz to, co dostałem, wyciągnę z tej transakcji USB, przepakuję transakcję PCI i powiem tej całej warstwie, hej, mam takie transakcje PCI do wysłania. No i ona sobie, ten już wie, z jakim kontrolerem, wyślij to do mojego kontrolera magistrali. I ten framework już, ta cała warstwa PCI-owa wie, do kogo ma zagadać, hej, masz tu takie dane do wysłania, ten już wie, jak to zrobić na sprzęcie, typu w jaki rejestr coś wpisać, co włączyć, na które przerwanie czekać i tak dalej. I tak to działa. I oczywiście w drugą stronę działa, w drugą stronę. Nie? W sensie te dane przychodzą dokładnie tak samo. A co to dokładnie jest PCI? To jest takie pytanie, które mi dopaść na początku. No właśnie, nie wiem, czy... No PCI to jest... Nie wiem, to jest skrótu, przyznam. Whatever. No to jest taki rodzaj magistrali. Masz komputer stacjonarny, to bardzo łatwo PCI zobaczyć. To jest ten slot, w który wciskasz kartę graficzną. No to jest PCI. To jest no ekspres. One się różnią tam szczegółami trochę. No, ale to jest generalnie zewnętrzna magistrala. Nie? W sensie coś, co pozwala ci podłączyć jakieś peryferium poza prockiem. I, no to tak. Najczęściej w kompie, tak jak rozkręcisz, jeśli masz stacjonarkę, tak rozkręcisz te wszystkie karty, takie ułożone, to są na PCI. Chyba, że masz bardzo starego kompa, bo możesz mieć AGP jeszcze kartę graficzną, ale tutaj będziesz mieć kompa starszego od siebie. Jak masz to spoko. Jeszcze można trafić ISP wcześniej, ale to też musisz mieć bardzo stary komputer. Wygląda bardzo podobnie, jakby tak z góry patrząc, różni się oczywiście fundamentalnie, jak wyciskisz jednego w drugie. To jest to. To jest po prostu taki szybki, dużo szybszy USB. Tak. Dyski, na przykład te wszystkie nowe NVMe są po PCI-u podłączane, właśnie żeby było szybsze. Nie? Bo tam już są dziesiątki gigabitów na sekundę transferu po PCI-u. To jest nawet nie, przepraszam, na setki gigabajtów na sekundę, jak na karcie graficznej masz taką magistralę za 16, że coś wylini naraz, to już możesz setki gigabajtów na sekundę. To tam poprzednia SATA, to była ona między procesorem a tym dyskiem, czy to było tak, że procesor PCI SATA jest? No i bardzo często było tak. W ogóle w 86 prawie wszystko jest po PCI. W sensie jest procesor PCI i potem cała reszta, nie? Więc akurat to nie jest takie dziwne, nie? W sensie to jak podłączysz to do lapka czy do czegokolwiek po USB kartę sieciową, to prawdopodobnie masz taki sens. No i jeszcze ten X86 miał jakieś ograniczenie na liczbę tych linii PCI Express, procesor obsługuje. Nie. Jest w specyfikacji procesoru, że tam na 16 czy 20. Ale to jest kwestia tego, że nie architektury procesora, tylko architektury SOC-a, na którym jest ten procesor. To jest jego ograniczenie. Znaczy, jeśli chodzi o 6, to zazwyczaj jest wiesz, osobny proces, nie? Chyba, że te atomy, czy tam, jak miały pewna witamina, czy są witaminy, 76, Galileo, coś takiego się nazywały. Ale zabili. Dobrze. No, w takim sposób. Właśnie tej SATY przez kancelarię. Bo od jakiegoś czasu chyba procesory mają jakieś tam zintegrowane kontrolery różnych rzeczy. No. Czy to znaczy, że tam wtedy, jak to jest taka SATA bezpośrednio? Tak, wtedy masz driver, który jest. Ten driver magistral, w sensie driver busa.
już gada bezpośrednio z jakimś rejestrem, który by się wystawiał na zewnątrz, nie musi dać. Ale może być wręcz inaczej, że masz po prostu część szyny PCI nie wychodzi poza soka. No, może być tak, też i tak. I już, prawda? No, miniaturyzacja. No. Ale z wewnętrzu, jakiegoś wewnętrznego soka to się nie podpina na PCI-u, tylko już na jakichś tych mniejszych magistralach. Chyba, że robisz chiplet, tak jak AMD zrobił z tym ryzenem, z chipletem. To jest ileś chipów w jednej obudowie. To wtedy tam możesz sobie wewnętrznie połączyć PCI, bo masz. Bo te chipy już miały PCI wychodzącego na zewnątrz. Zresztą AMD w sumie całkiem nieźle to zrobił, bo przeskoczyli kilka technologii. Nie musieli się męczyć z zrobieniem całego wielkiego procka w 7 nanometrach, tylko zrobili tą główną część na 7 nanometrach, a resztę wzięli 13, czy jeszcze wyżej. I zadziałało, i bije na głowę Intela, nie? Także to był dobry pomysł. Dobra, jak bym musiał kończyć, bo już się spóźniam. Mamy tu jeszcze parę slajdów, jakby nie patrzeć, właśnie o modułach i tak dalej. Nie zdążę o tym dzisiaj powiedzieć. Wrzucę chyba całego PDF-a po prostu, nie? To jest trochę nowszy niż ten, co tam jest ukryty. Dobra, no to zrobimy sobie, znaczy to powrócimy do tego następnego twojego wykładu. Myślę, że tak. Tutaj na końcu tego wszystkiego, możecie sobie przez to przelecieć, tak powiem. Tu jest na przykład snippet kodu, który jest najprostszym możliwym driverem w Linuxie, który właściwie tylko się zainicjalizuje i deinicjalizuje, jakby się załaduje i nie. Dalej jest troszeczkę konfiguracji i tak dalej. Tu jest jak budować kernel. Skąd go wziąć? Tu jest akurat klon do mojego forka, którego zrobiłem na Antmicro, na konkretny branż, który wiem, że działa, nie? W sensie będzie nam działał w tym zestawie, który będziemy używać, żebyśmy już nie kopali, dlaczego nie startuje, nie? Żeby nie stracić, żeby zająć na to czy coś takiego. Ten się zbutuje, powinien działać. Boot proces to się przydało powiedzieć tak czy siak. Miałem parę slajdów o tym, jak działa Linode i o co w nim chodzi, ale myślę, że po prostu nie wiem, spróbujemy na zajęciach tych takich lagunkowych to przelecieć i zobaczyć, jak działa. Być może jak tutaj są jakieś polecenia, to za to tak, sobie powtórzymy, prawda? Znaczy jak wejdziecie na konkretnie na Linode.io, to dostaniecie. I to były zadania, nie? W sensie, że po prostu przed laborkami, żeby zobaczyć, że rzeczy działają, nie? Żebyśmy mogli przyjść do laborek, nie wiem jak będzie z tymi laborkami teraz, ale pewnie dokończymy na szybko jakieś takie rzeczy tutaj. Tak jak jesteście w stanie przelecieć sobie te rzeczy, chociażby do zainstalować Linode i odpalić to demo, który ten przykład, to byłoby już spoko, będziecie wiedzieć, że wam działa na komputerze coś, czego będziemy używać. Więc no to powinno działać tak po prostu. Linode ma zależność od mono, bo działa to jest trzech połowy w większości soft, ale pozwala uruchamiać soft, który normalnie działa na jakimś sprzęcie, bez tego sprzętu, czyli potrafi złapać wszystkie na przykład zapytania na magistrale i udawać periferale pod spodem. No i najważniejsze, co potrafi zrobić, to w locie przetłumaczyć kod maszynowy tego, na czym mielibyśmy się wykonywać, czyli list5, na kod maszynowy x86, na którym się wykonujecie. Tam, jak chcecie zobaczyć ciekawy kod, to tam też jest ciekawy kod. W jednym wątku czyta kod, który będzie wykonany, generuje z niego kod maszynowy 86 i drugi wątek wykonuje ten kod maszynowy 86. Fajnie jak zrobi się sekwent, bo wtedy nie wiadomo, czy sekwent jest w wygenerowanym kodzie dlatego, że źle wygenerowany, czy naprawdę był. I powinien być wygenerowany tak, żeby zrobić sekwent. Także jest wesoło. Dobra, to chyba... To pewnie nas prosi, można zostawić notkę o tym, dokąd mamy dojść. Jasne, tam są jakieś takie mechanizmy na to. Nie? Tak, ja tak. Postaram się dzisiaj podrzucić PDF-a, podmienić, bo tam jest starszy, gdzie ukryty. Dobra, no jakoś to rozwiążemy. Dobra, to ja już kończę nagranie. Top.